Dzień dobry, witamy serdecznie. Nazywam się Jacek Kołtan, na co dzień pracuję w Europejskim Centrum Solidarności i mam dzisiaj wyjątkową okazję poprowadzić jedno ze spotkań w naszym cyklu poświęconym stuleciu kobiecej niepodległości, w którym staramy się pokazać i rolę kobiet, i ich miejsce w historii ostatnich 100 lat Polski. Dzisiaj spotkanie jest zupełnie wyjątkowe z tego prostego powodu, że zaprosiliśmy osobę, która jako jedna z nielicznych kobiet feministek, nielicznych kobiet filozofek, ale też nielicznych osób w ogóle z filozoficznego grona zajmuje się solidarnością. Naszym gościem jest Ewa Majewska, na co dzień doktorka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. 2007 rok to doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, potem wykłady i na Uniwersytecie Warszawskim, i na Uniwersytecie Szczecińskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projekty badawcze i w Szwecji, i w Stanach Zjednoczonych, na Uniwersytecie w Berkeley, ale też stypendystka w ostatnich latach w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, między 13 a 14 rokiem, i Institute of Cultural Inquiry w Berlinie w latach 14-16. Na co dzień zajmuje się teorią krytyczną, silnie nawiązuje do tradycji szkoły frankfurskiej, ale także filozofia Deleuze'a odgrywa bardzo ważną rolę. Ale tematy, które pojawiają się w twórczości Ewy Majewskiej, to przede wszystkim kobieta, tożsamość kobiet, feminizm, socjalizm, wolność, władza, napięcia wynikające z oporu, jaki się pojawia wtedy, kiedy jednostka próbuje znaleźć swoje miejsce w przestrzeni społecznej i politycznej. I emancypacja, wydaje mi się, że ona staje się w ogóle takim przewodnim motywem tekstów czy prac, które miałem przyjemność czytać. Jest wiele tekstów czy książek i wydanych pod redakcją, i autorskich książek Ewy Majewskiej. Wspomnę tylko o kilku z nich. Razem z Jankiem Sową, Zniewolony umysł, dwa wydane przez Hart w 2007 roku. Feminizm jako filozofia społeczna, szkice historii rodziny, Warszawa 2009. Sztuka jako pozór, cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury, Hart 2013 rok. I jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia, bo mamy do czynienia z bardzo płodną autorką książek, to Tramwaj zwany uznaniem, feminizm i solidarność po neoliberalizmie. To zbiór tekstów, które w ciągu ostatnich lat Ewa Majewska pisała wokół spraw uznania i miejsca kobiet, szczególnie w polskim społeczeństwie, ale także odnoszących się do historii najnowszej, to znaczy próbujących czytać opowieść o solidarności z perspektywy feministycznej. I to takiej perspektywy, w której kobieta nie musi rościć sobie prawa do męskiej figury herosa, który z siłą wtarga w horyzont czasu i doświadczeń, żeby zająć pierwszoplanowe miejsce, ile raczej dekonstruuje zupełnie tego rodzaju perspektywę, pokazując, jak inaczej możemy dzisiaj czytać historię społeczną z najnowszych dziejów Polski. I temu poświęcone będzie dzisiejsze spotkanie. Jeżeli o czymś zapomniałem, Ewo, dodaj. Jeżeli nie, zaczynajmy w takim razie rozmowę o kobietach i solidarności. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie. Jest tak piękny dzień, że naprawdę dziękuję podwójnie. I dziękuję Ci, Jacku, za wprowadzenie i takie bardzo naprawdę kwieciste przedstawienie mnie. Postaram się Państwa jakoś nie zawieść. Jeśli ta prezentacja była taka obfita, to postaram się też jakoś interesująco rozmawiać. Ja, jak rozumiem, mam jakąś około 40 minut, godzinę, coś takiego, tak. Także jakbym się nadmiernie rozgadała, to proszę mi po prostu przerwać i będziemy dyskutować. Także jeżeli chodzi o takie pytania,
pytania w trakcie, ja myślę, że można, jeżeli to są sprawy takie niecierpiące zwłoki, natomiast takie pytania bardziej już problemowe, to proponuję zachować na po, no żeby nie było tak, że się rozjedzie cała narracja, bo ja tu obiecałam, też dziękuję Cezaremu Rudnickiemu za też współpracę tutaj przy przygotowaniu tego i Beacie Maciejewskiej za zaproszenie do tego cyklu. To jest bardzo fajny cykl i bardzo się cieszę, że on się tu odbywa też i że kobiety tak wtargnęły w ten ECS i po prostu, i że tu jesteśmy, bo myślę, że to najwyższy czas. Ja będę starała się powiedzieć, proszę Państwa, tak w skrócie mówiąc, że Solidarność, jeśli nie była ruchem feministycznym, przynajmniej na samym początku swojego istnienia, to że była, znaczy będę próbowała nawet nas zwodzić w taką stronę, że była ruchem feministycznym pod paroma względami, że te kwestie opieki, równouprawnienie, obecność kobiet, to że na samym początku Solidarności w tych strajkach też tutaj uczestniczyły kobiety i uczestniczyły aktywnie, co będę się starała pokazywać, co zresztą też wiemy, prawda, dzisiaj po tych 15-20 latach badań na ten temat. Więc ta obecność kobiet była dość ważna, ale także mnie bardzo interesuje właśnie możliwość czytania Solidarności jako ruchu feministycznego, dlatego że ona na przykład oprócz tego, że były tam kobiety i w sprawie kobiety też te strajki się zaczęły, no to jeszcze różne kwestie związane z opieką, związane z takimi sprawami utożsamianymi raczej z kobiecym niż męskim jakby genderem, były u podstaw. Ja pokażę wam, ile na przykład postulatów sierpniowych miało te kwestie opieki, prawda, zawarte. I z tej perspektywy, taki feminizmu bardziej powiedzmy socjalistycznego niż liberalnego, możemy, stety bądź niestety, no mi się to podoba, tak, niektórym osobom, do takich bardziej konserwatywnych badaczy, to będzie koszmar ten mój wykład, to od razu mówię, ale tak, no bo się okaże nagle, że można czytać te jakby wydarzenia, które są jakby analizowane przez pryzmat, nie wiem czego, tradycji, religii, jakichś tam narodowych spraw, że można je czytać naprawdę zupełnie inaczej, ale jakby ja jestem przede wszystkim badaczką tutaj, przynajmniej dzisiaj i tutaj, więc jakby zachęcam do takiego, nawet jeżeli będziecie czuli jakąś rosnącą niezgodę, do takiego, no jednak, jak to powiedzieć, nie tyle zasymilowania moich tez, co przemyślenia, czy faktycznie nie da się o tym w ten sposób mówić. Skądinąd konserwatywni badacze wytrzymują te moje wystąpienia na ogół, więc jakby też nie, raczej nie powinna być katastrofy. Ale faktycznie chcę was uprzedzić, że to nie będzie typowe wystąpienie, prawda? Ono, ja jakby mam pewne podstawy, żeby twierdzić takie rzeczy o Solidarności, jak będę się starała twierdzić. Na przykład David Ost, którego znamy z tych książek, jego Klęska Solidarności i jak to było, polityka poza, antypolityki, tak? Polityka antypolityki, to są dwie książki, które zresztą tutaj jedna z nich była wydana, to polityka antypolityki w ECS-ie. David Ost uczestniczył w takiej dość ciekawej dyskusji zorganizowanej przez Andrzeja Friszkę w roku 2011 i to też się ukazało jako książka. Książka wyszła Solidarność od wewnątrz. Nie wiem, jak się nazywała konferencja, chyba tak samo. I David Ost mówi tam nagle kapitalną rzecz, nic tego nizowego, bo tam oczywiście różni sami faceci, rozumiecie, 11 czy 12 mężczyzn i oni się kłócą ze sobą o to, czy Solidarność była bardziej w prawo, bardziej w lewo, bardziej pod krzyżem, czy bardziej nie i tak dalej. I nagle Ost wjeżdża z kapitalnym postulatem, który dla mnie był zawsze bardzo ważny, jak przeczytałam to u Osta, to pomyślałam sobie, że taki sisterhood między nami jakoś gdzieś tam jest obecny. Mianowicie Ost postuluje, żeby po pierwsze wyzwolić Solidarność z takiego polskiego kontekstu, nie traktować jej wyłącznie jako wydarzenia polskiego. Po pierwsze dlatego, że ono było tak duże i tak widowiskowe, że naprawdę zainteresowało ludzi nie tylko z Polski, ale w ogóle z regionu i ze świata, ale po drugie dlatego, że miało implikacje międzynarodowe i było punktem odniesienia, wzorcem i tak dalej dla ruchów emancypacyjnych, choćby w południowej Afryce, ale też w innych krajach. Więc i to mi się bardzo podoba. I ja na przykład czasem analizuję rok 80 w Polsce, te wszystkie strajki sierpniowe i początki, pierwsze dni, tygodnie Solidarności, jako taki polski 68, ale nie marzec już, tylko maj. Więc dla mnie na przykład dość ważna jest jakby ta kwestia tego, żeby w Solidarności zobaczyć to, co Anna Walentynowicz wyraziła, jak ją zwalniano z pracy. Ten moment, podobno wypowiedź, która spowodowała, czy tam była takim triggerem, tak, do tego, żeby ją zwolnić, to była wypowiedź o tym, że po tych podwyżkach to życie nie będzie warte przeżycia. No to brzmi jak Guy Debord prawie. Moglibyśmy takie hasło przeczytać na paryskim murze, tak? To życie nie będzie już warte przeżycia. A? Czyli jakby i to, co widzimy, ta euforia cała ludzi na tych zdjęciach, na tym wszystkim, tak? Ten wspaniały czas, który osoby trochę starsze ode mnie pamiętają, bo ja pamiętam niewiele, ja miałam 2 lata wtedy, to jakby nie jest wystarczająco dużo, żeby mieć dobre, takie mocne wspomnienia. Ale dla osób, które były wtedy świadomymi już jakoś podmiotami, ten moment entuzjazmu, ten karnawał Solidarności
ja mam takie wrażenie, że on ma pewne cechy właśnie takiego wyzwolenia, także zmysłowości, sensualności i tak dalej, że ci ludzie jako ciała chcą być akceptowani, afirmowani i tak dalej, a oprócz tego chcą uczestniczyć w polityce. To są te ze 68 roku, jak Paryżanie i Paryżanki mówią wyobraźnia do władzy i tak dalej, no to cóż innego robią niż ci nasi tutaj stoczniowcy i stoczniowczynie, kiedy mówią napiszemy sobie swoje postulaty. Ja będę też pokazywała, w jaki sposób jakby ta tradycja 80 roku wywodzi się z jeszcze 70 roku i to robię na podstawie badań Romana Laby, taka jest książka bardzo ciekawa, The Roots of Solidarity, gdzie on opowiada właśnie o Solidarności jako o ruchu robotniczym i w tej książce kapitalnie rekonstruuje cały proces jakby wypracowywania przez środowiska robotnicze z północnej Polski, to są głównie stocznie, ale także różne zakłady metalowe i tak dalej, około 100 zakładów pracy, na przełomie 70-71 roku tworzy swoje postulaty. I w Szczecinie w szczególności, to wiemy, niektóre z osoby przynajmniej wiedzą, prawda, że mamy ten taki też karnawał w pewnym sensie, znaczy jeden z dygnitarzy partyjnych, już nie pamiętam teraz który, ale z centrali partii robotniczej z Warszawy, mówi w pewnym momencie, że mieliśmy do czynienia w grudniu 70 roku w Szczecinie z Republiką Szczecińską. Tam nawet gazety napisały naprawdę, co się dzieje. Kurier Szczeciński bodaj 19 grudnia naprawdę napisał prawdziwe informacje o tym, co tam jest. To było niebywałe w całej historii PRL-u. Nawet ja przeglądałam ostatnio politykę z roku 80-81. Nawet w polityce był problem z tym, żeby te artykuły nie odzwierciedlają tego, co my wiemy ze wspomnień, z jakichś tam dokumentów solidarnościowych i tak dalej, że się działo na przykład w Gdańsku. Także ten Kurier Szczeciński, którego redakcja cała stwierdziła, a co nam tam, skoro i tak wszystkie tam węzły komunikacyjne, służba zdrowia, szkoły i tak dalej, wszystko jest zajęte przez strajkujących, napiszemy jaki jest, prawda? Więc w całej 50-letniej historii PRL-u jest jeden event. Więc w tym Szczecinie po pierwsze ludzie piszą postulaty na potęgę. Każdy zakład pracy sobie jakieś tam swoje tworzy. Po drugie, jakieś 100 zakładów pracy od Elbląga po Szczecin też komponują postulaty. Trafiają się kapitalne postulaty typu Port Gdański, te 35 postulatów z 70 roku, 35 jest o tym, żeby objąć robotników regeneracyjną zupą w okresie zimowym, cumowników. Regeneracyjna zupa. To jest informacja, której nie znajdziecie chyba w żadnym polskim źródle. Ja nie widziałam o tych cumownikach nigdzie, nic, ani słowa. Ja to mam jakby z książki właśnie Romana Laby. Na pewno w którymś z takich bardziej, ja jestem filozofką jakby z wykształcenia i kulturoznawczynią, więc nie wszystkie te historyczne, takie faktograficzne książki faktycznie przyjrzałam. Także na pewno w którymś, gdzie są wymienione postulaty, to jest. Ale objęcie zupą regeneracyjną cumowników oznacza taki poziom materializmu i partykularyzmu łącznie, który w liberalnej i konserwatywnej teorii politycznej absolutnie się w ogóle nie mieści. Tak? Innymi słowy, dla takich badaczy, którzy konstruują polski mainstream dotyczący Solidarności, dotyczący w ogóle opozycji, jakaś tam zupa, no wiecie, to w ogóle polityczne, to jest rezygnacja z polityki. Bardzo wielu teoretyków i historyków polskich będzie pisać o tym, że to jest odmowa jakby polityczności, w tym Ost nieszczęsny, biedny. Znaczy, bo on jest taki dla mnie taki... Ma bardzo pozytywne i bardzo negatywne strony, tak? I te momenty, w których na przykład właśnie mówi, że Solidarność uprawia antypolitykę, no to jest moment, w którym ja się z nim rażąco nie zgadzam, tak? A z drugiej strony jego prośba, żeby czytać Solidarność, żebyśmy my w Polsce, badacze i badaczki, udostępnili Solidarność do międzynarodowych analiz, żebyśmy nie kisili tego jakby tylko u siebie, nie ograniczali tego do wyłącznie tam kolejnego polskiego powstania, czy jak to Janek Sowa napisał, pospolitego ruszenia. By the way, Janek Sowa napisał o Solidarności, że to było z jednej strony wydarzenie komunistyczne, to wiemy, tak, w tej książce Inna Rzeczpospolita jest możliwa, bardzo ciekawej książce skądinąd i takiej przywracającej niby Solidarność robotnikom. Ale teraz, tam jest wymieniona jedna kobieta, Jadwiga Staniszki zresztą, czyli tak, ale po drugie, Solidarność jest analizowana jako wydarzenie komunistyczne, ale jak Sowa naprawdę tak siada i się zaczyna zastanawiać, co ja bym chciał o tej Solidarności powiedzieć, to mówi pospolite ruszenie. Czyli mamy elitaryzm i zarazem wykluczenie genderowe, prawda? Czyli byśmy się śmiali ze znajomymi, że jak nie drzwiami, to oknem. Innymi słowy, ten etos inteligencko, taki szlachecko-ziemiański, którego Janek oczywiście Sowa, znaczy ja mówię Janek Sowa, bo on się czasem też tak podpisuje, to nie jest tylko taka frywolność. Jan Sowa, jak pisze o Solidarności, że jest to pospolite ruszenie, oczywiście wyklucza, wzmacnia jakby symbolicznie wykluczenie kobiet i zarazem powiedziałabym, że no wprowadza ten etos taki właśnie szlachecko-ziemiańsko-inteligencki z powrotem. Czyli obiecał nam wydarzenie komunistyczne i potem ten komunizm robią sami inteligenci. No katastrofa, prawda? Więc jakby ja rozumiem, że to jest, znaczy przedzierając się przez te różne polskie, zwłaszcza teksty dotyczące Solidarności, mam wrażenie, że elitaryzm tam panujący jest po prostu niebywale daleko posunięty. Innymi słowy, poziom wykluczenia robotników i robotnic
Po prostu tak, także ja to jest wszystko prolegomena do mówienia o kobietach. Bo oczywiście kobiety będą wykluczane dokładnie według tego samego, znaczy dokładnie to nie, ale według bardzo podobnego schematu. Innymi słowy, tam gdzie robotnik nie wchodzi do analizy, tam na bardzo podobnej zasadzie nie wejdzie kobieta. Po prostu. No ale teraz z robotnikami. Więc tak, po pierwsze w tym Szczecinie, w tej Republice Szczecińskiej, czyli w takim momencie, gdzie większość zakładów pracy była zajęta przez strajkujące ekipy, przez jakieś 5 dni mniej więcej, i gdzie trwały negocjacje z władzami partii, niestety lokalnymi, a nie centralnymi, to była może trochę początek porażki, tam w komitecie głównych dwóch stoczni, które Warskiego i Remontowej, które tam jakby dowodziły tym strajkiem w jakiś sposób, w tym komitecie było 8 osób, z czego 2 kobiety, robotnice. Już w 70 roku. Czyli teraz, nie wiem, czy wyście o tym wiedzieli, ja na przykład o tym nie wiedziałam do bardzo niedawna, jest to dla mnie bardzo interesujące, że dopiero w momencie, kiedy się pojawiły czołgi pod stocznią, uznano, że może lepiej kobiety będzie jednak wydelegować do domu, więc mamy ten gest takiego wykluczenia, ale on jest motywowany tym, że stało 120 czołgów pod bramami, pod ogrodzeniem stoczni. To po prostu było dużo i bano się, że to są matki dzieciom, wszystkie te kobiety, prawie wszystkie, więc jakby... Natomiast jakby jest ten moment, w którym te kobiety uczestniczą, te postulaty Stoczni Szczecińskiej też mają tę opiekuńczą komponentę i ona jest dla mnie ważna, ale one także jakby zapowiadają, czyli możemy mówić jakby w związku z tym, ile tych zakładów było i jak one tam pisały sobie te postulaty, też kapitalny z Elbląga postulat, że towarzysz Kociołek ma przeprosić klasę robotniczą za to, że nazwał ją chuliganami itp. Tak? No i to z Elbląga zakłady samochodowe. Też widać różnicę, bo te zakłady samochodowe elbląskie ewidentnie miały taką część, one miały 2 czy 3 wydziały, chyba 3. I każdy z tych wydziałów jakby, nie pamiętam już czym one się zajmowały konkretnie, ale w nich, wydaje mi się, że był taki podział, że niektóre wydziały, chyba 2, były raczej, jakby pracowali tam robotnicy z wykształceniem takim zawodowym albo podstawowym, a 1 wydział był taki już dla osób z wykształceniem technicznym, tak, z jakimś maturą i tak dalej. I widać to, jakby widać te różnice w stylistyce i tak dalej, ale mimo wszystko to są robotnicy i mimo wszystko raczej bez wykształcenia wyższego, czyli matura to jest jakby szczyt wykształcenia tam. No i ten o kociołku argument się pojawia, znaczy postulat pojawia się w tej bardziej jakby bardziej kształconym wydziale, ale mimo wszystko wszędzie tam oni się dopominają także o demokrację i o zatrzymanie cenzury. Także nie można powiedzieć, że jakby robotnicy bez wykształcenia średniego czy wyższego ograniczają się do spraw związanych z zupą. I oprócz tego jako feministka będę renegocjować z wami tę zupę oczywiście, bo dla mnie zupa jest kwestią par excellence polityczną. I w moim przekonaniu, żeby badać kobiety, nie wystarczy tylko wymienić nazwiska i biogramy kobiet, co oczywiście jest też potrzebne, tak, dla historyków zwłaszcza, i żebyśmy wiedzieli, kim te osoby były. Ja też o paru kobietach wam opowiem. Aczkolwiek wiem, że w Gdańsku opowiadać o bohaterkach Solidarności, ich biografiach w sensie, to jest trochę jak przywozić drewno do lasu, więc nie będę was zanudzać jakby opowieściami, które skądinąd znacie. Więc postaram się raczej przybliżyć takie kobiety, które jakoś napotkałam w swoich badaniach, które może nie są powszechnie znane. Natomiast będę przede wszystkim się skupiała na tym, żeby bronić jakby tych spraw, które z perspektywy teorii feministycznej są ważne i które faktycznie z jednej strony wnosiły kobiety tutaj do negocjacji, do strajku i do różnych rzeczy, ale z drugiej strony, które powodują, że można o Solidarności pierwszej, czyli do stanu wojennego, mówić jako o wydarzeniu takim protofeministycznym czy feministycznym. Także to się będzie działo. No i David Ost także właśnie na to zwrócił uwagę w tym 2011 roku, o czym ja nie wiedziałam wcześniej, do zeszłego roku. Więc Ost wskazuje na to, że Solidarność nie tylko należy właśnie badać te kobiety tam i rekonstruować je, chociaż to też jest potrzebne, ale także należy na Solidarność spojrzeć z perspektywy genderowej. I to są dwie zupełnie, widzicie różnice, prawda? Jedna rzecz to jest rekonstruować jakby biografię i to robią między innymi ta wystawa tutaj stała, robi to kapitalnie, bo tutaj jest, nie wiem, 50 kobiet wymienionych w tych różnych multimediach, one są pochowane, tak? Jeżeli staniecie i będziecie wytrwale klikać, tak jak ja to kiedyś zrobiłam, to tam znajdziecie, nie wiem, 50 czy 100 biografii kobiet, które uczestniczyły, proszę cię. Ale są też, znaczy w pierwszej sali pojawiają się kobiety pierwszoplanowo, to znaczy tam, gdzie jest opowieść o sierpniu 80 roku, tam się pojawiają w bardzo silnie zmaskulinizowanym środowisku stoczniowym, pojawiają się kobiety z Aliną Pieńkowską w kluczowym filmie, z takimi etycznymi postulatami i także kobiety, które przyczyniają się do tego, że strajk jest kontynuowany, więc
I nie zapominajmy, że opowieść na wystawie zaczyna się od Anny Walentynowicz. Tak, tak, to jest ten jakby mocna strona Gdańska i tych doświadczeń Gdańska wobec zwłaszcza późniejszych lat opowieści solidarnościowych, także absolutnie, z Tygodnikiem Mazowsze związane choćby. Absolutnie, natomiast dla mnie to było bardzo ciekawe, jak tu weszłam po raz pierwszy kilka lat temu, jak została zainstalowana ta wystawa, że właśnie nie tylko, że są te wiodące kobiety i to było kapitalne, ale także, że jest taka duża instalacja multimedialna, gdzie za pomocą klikania można sobie wyświetlić zdjęcie, na ogół zdjęcie osoby, a na pewno biogram. I to są osoby, które na przykład współorganizowały strajki solidarnościowe albo inicjowały w całym kraju. Tak, i one mają różne wykształcenia, różne te, jak się przy tym postoi tak z godzinkę, to faktycznie można jakby opowiedzieć o solidarności z perspektywy kobiet. I ja jakby użyłam tych biogramów i tak dalej do jednego z rozdziałów książki o kontrpublicznościach ludowych i feministycznych, gdzie zestawiam solidarność z tą pierwszą z czarnymi protestami. Bo to jest też taka, jak ja zapowiadam jakby w tym wykładzie, że będę mówiła, że w stronę kontrpubliczności feministycznych, to dla mnie jest interesujące to, że czarny protest być może jest tym głosem kobiet wypartym tam po 1988-1989 roku, prawda? Czyli jak tutaj skasowano Komisję Kobiet i wykluczono właściwie walkę o prawa kobiet wewnątrz Solidarności już tam w 90 chyba roku, prawda? To się stało. No to potem mamy to wyciszenie kobiet i one wracają jakby ze zdwojoną siłą czy strojoną w tych marszach masowych. Moim zdaniem w czarnych protestach kobiety nie protestują tylko w sprawie tam aborcji i praw reprodukcyjnych, ale one także, znaczy my także artykułujemy podmiotowość polityczną i jakąś tam siłę, moc sprawczą i tak dalej, którą nam po prostu zanegowano i odjęto. I ja tutaj widzę pewne podobieństwo jakby, tak, między tymi ruchami, a także, i to właściwie jest obserwacja recenzenta tej mojej książki, która nadchodzi i powinna już być w czerwcu, mianowicie taka obserwacja, że właśnie można pomyśleć, czytając tą moją książkę, która za chwilę wyjdzie, że czarne protesty są głosem kobiet wypartym w tym tam 88-89 roku z polityki polskiej w ogóle. Tak? Czyli ten głos gdzieś tam był obecny i w podziemiu, jak dowodzą badaczki podziemnej Solidarności i w 80-81 roku. Potem to zostało absolutnie wycięte, prawie absolutnie wycięte. Oczywiście działały organizacje kobiece, ale na niszowych zasadach i na małą skalę i tak dalej. I ten 2016 jest takim momentem, w którym polskie kobiety znowu wychodzą na scenę i mówią, dobra, wystarczy tego dobrego, prawda? Sprawy zaszły za daleko, teraz znowu się chcemy wypowiedzieć. Okej, okay, to ja teraz przejdę, ojej, gdzie? A czekaj, a mogę tylko jeszcze polityka antypolityki, bo powiedziałeś, tak, że nie zgadzasz się z tezą OSTA, że jakby te genderowe kwestie, które postuluje OST i umiędzynarodowienie całego dyskursu wobec Solidarności są kluczem, natomiast polityka antypolityki to teza, której nie akceptujesz. Dlaczego? Czy nie chcemy tego? Ja będę o tym właściwie cały ten wykład mówić, także może zrobimy tak, że ja do tego wrócę na koniec, żeby podsumować, a to się będzie przewijać. Więc teraz tak, czyli Solidarność jest tym wydarzeniem właśnie, które nie powinno być marginalizowane. W polskich badaniach jest, i badacze są mężczyźni głównie, bo mamy Jadwigę Staniszkis jako wyjątek oraz Elżbietę Matynię, która dla mnie jest kapitalną w ogóle postacią i ona miała taki genialny pomysł, żeby spojrzeć na Solidarność nie tyle jako na ruch społeczny albo związek zawodowy, ale jako na strukturalne przekształcenie sfery publicznej. Prawda? Więc ona jakby zwróciła uwagę na to, że to, co się działo w 80 roku, spełniało kryteria w jej przekonaniu habermasowskiej sfery publicznej. Ale koncepcja, której użyła, czyli ta habermasowska, jest koncepcją mieszczańską. Tak? Habermas na początku swojej habilitacji z 62 roku pisze, że plebejskie sfery publiczne nie miały historycznego znaczenia. I to jest jakby założenie, które powoduje, że pisze głównie o mieszczańskich i różnych innych elitarnych grupach społecznych, w ogóle ignorując ruchy społeczne, robotnicze, przekształcenie no, całej Europy Wschodniej, tak, w blok wschodni i wszystko, co się z tym wiąże i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmaite historyczki i historycy oraz inni badacze, w tym Aleksander Kluge, którego pewnie znamy jako filmowca głównie, ale on też jest filozofem, oraz Oskar Necht, zbudowali teorię kontrpubliczności, która dokładnie służy temu, żeby na przykład opowiadać o tym, w jaki sposób sferę publiczną budują robotnicy. Tak? Oni jakby konstruują taką marksowską, materialistyczną wizję sfery publicznej robotniczej, której podstawowe dwie cechy muszę już teraz nakreślić, chociaż będę chciała bardziej szczegółowo może o tym mówić później albo w dyskusji. Kontrpubliczność tym różniłaby się od sfery publicznej, że o ile sfera publiczna jest zwrócona w opozycji do władzy istniejącej, prawda? Mamy aparat państwowy i jego tam elitę. I sfera publiczna ma charakter opozycyjny, czyli to jest zawsze dyskurs opozycyjny, krytykujący przedsięwzięcia aparatu państwowego. Natomiast kontrpubliczność ma ten wektor, ma podwójny wektor opozycyjny, czyli jest z jednej strony zwrócona w opozycji do istniejącego aparatu państwowego, a
ale z drugiej strony także zwraca się w opozycji do istniejących elit kulturowych i ekonomicznych. Czyli na przykład robotnicza kontrpubliczność, prawda? To są pracownicy fabryk i tak dalej, i tak dalej. Kluge z Nektem piszą swoją książkę na przełomie lat 60. i 70., więc mówimy jeszcze o fordowskim takim kapitalizmie. Więc ci robotnicy w tych swoich fabrykach, tworzą związki zawodowe, strajki i różne inne formy aktywności politycznej, zwracają się nie tylko przeciwko władzy jakby niemieckiej i tak dalej, ale także przeciwko władzy kapitału. Potem Nancy Fraser, taka feministyczna filozofka z New School of Social Research w Nowym Jorku, znana w Polsce z książki Drogi feminizmu oraz z licznych artykułów o feminizmie i neoliberalizmie przede wszystkim, ona z kolei konstruuje pojęcie kontrpubliczności feministycznej i analizuje ruch feministyczny amerykański jako właśnie taką formę kontrpubliczności, w której rozmaite ruchy broniące różnych spraw, no bo ruch feministyczny nie jest jednolity i się składa z feminizmów o różnych odcieniach politycznych, dotyczących też różnych kwestii itd., itd. Więc cały ten konglomerat, taka pletora jakby różnych ruchów, jako całość działają jako właśnie kontrpubliczność zdaniem Nancy Fraser. I tutaj też mamy do czynienia z krytyką amerykańskiego rządu z jednej strony i z drugiej strony rozmaitych form patriarchalnej władzy itd. Także ta kategoria kontrpubliczności jest dla mnie ważna, dlatego że czyli tak, z jednej strony Matynia jakby mnie na przykład kompletnie zainspirowała do patrzenia na Solidarność jako na sferę publiczną, bo tutaj te narzędzia komunikacyjne, tak, rozmaite formy budowania dyskursu miały miejsce bardzo intensywnie, ale im bardziej badam Solidarność, tym bardziej mam wrażenie, że to właśnie były robotnicze, a nie inteligenckie, czyli nie mieszczańskie czy burżuazyjne, ale robotnicze formy jakby artykulacji, dyskursu, budowania postulatów i tak dalej, i tak dalej. Potem te książki Romana Laby, też Zbyszek Kowalewski, kapitalny badacz pierwszej Solidarności, też działacz Solidarności Łódzkiej. Tylko on niestety, na przykład jego książka Oddajcie nam nasze fabryki, wydana została po francusku, więc też nie ułatwia to jakby zadania. Więc oni zwrócili uwagę na to, że zaraz, no jakby od wielu lat sprawczość, jeżeli chodzi o taką historię tworzenia właśnie postulatów i dyskursu politycznego Solidarności, panuje takie przekonanie o tym, że przyjechali intelektualiści z Warszawy i zrobili to. Innymi słowy, jakby zbudowali dyskurs, tak, polityczny Solidarności. Mam wrażenie, że to jest bardzo kontrowersyjne założenie. Innymi słowy, na przykład ten przełom 70. i 71. roku i ten proces budowania przez zakłady różne robotnicze postulatów, to jest czas, kiedy się wykształca jakby, tak, ten tryb zgłaszania żądań, że budujemy postulaty, prawda, wypisujemy to w punktach, żądamy, żeby wszystkie były przyjęte, negocjujemy to i tak dalej. Więc sam przyjazd jakby intelektualistów oczywiście usprawnia negocjacje, bo wiadomo, że z partii też przyjeżdżają raczej wykształcone osoby i elity kulturalne, więc siłą rzeczy jakby przyjście tutaj do Stoczni Gdańskiej intelektualistów ułatwia po prostu komunikacyjnie na takim bardzo podstawowym poziomie te rozmowy. Ale sam proces tworzenia postulatów, zresztą niektórzy z tych intelektualistów sami to bardzo otwarcie podkreślają, Jadwiga Staniszkis na przykład, tak? Ona twierdzi bardzo wyraźnie w tej książce Samoograniczająca się rewolucja, że zasadniczo postulaty były gotowe. Myśmy, twierdzi ona, przyjechali do tych robotników właściwie tak ogarnąć sytuację. U Staniszkis w ogóle jest kapitalne to, że ona jest pełna sprzeczności, to wszyscy wiemy, tak? Ktokolwiek widział, słyszał Jadwigę Staniszkis, to zdaje sobie z tego sprawę. I jakby ten jej raport z Solidarności, jeśli mogę tak powiedzieć, ta teoria samoograniczającej się rewolucji, zawiera z jednej strony ogromną fascynację robotnikami, samymi mężczyznami, bo na kobiet w ogóle nie widzi. Jest kapitalnie, po prostu jest tak gender blind, że niebywałe. Więc jak myślimy na przykład, że sam fakt, że kobieta bada, spowoduje, że zauważy kobietę, to niestety nie zawsze jest prawda i ze Staniszkis absolutnie tak jest, prawda? Więc można jakby szanować, bo ona faktycznie jakby ustawiając tą kategorię samoograniczającej się rewolucji zrobiła przełomowe odkrycie i jest po dzień dzisiejszy we Francji na przykład traktowana jako chyba główna w ogóle polska badaczka Solidarności, więc to jest osoba o niebywale dużych zasługach. No a zarazem przyjechała do Stoczni, gdzie w 80 roku 30% osób zatrudnionych to były kobiety. 30%, tak? Nie jakieś tam 5% albo 2 albo coś. 30%, więc tych kobiet było dużo i nie pisze o żadnych kobietach prawie w ogóle, prawda? Pisze o samych mężczyznach, więc robotnicy byli tacy śmacy i owacy zdaniem. I ona szafuje, to jest kapitalne, bo jej jakby poziom takiego inteligenckiego odrzucenia tego habitusu robotniczego jest wstrząsający zupełnie i ona jakby nakłada na robotników, na przykład ona pisze takie zdania typu właściwe, typowe dla robotników uprzedzenia albo typowe dla robotników niechęć na zmianę. I się zastanawiamy, skąd ona to wie, jakie badania jakby tego dowodzą, prawda? Czy polscy robotnicy, rozumiecie, ci robotnicy zmieniali świat w tym 80 roku, oni nie tylko zmieniali swoje miejsce pracy, oni zmieniali Polskę, zmieniali region i zmieniali świat, więc jakby ich otwartość na zmiany, moim zdaniem, gdyby to tak naprawdę solidnie zanalizować, byłaby całkiem spora, tak? Może wcześniej albo później była, ale w tym momencie, kiedy ona tu przyjeżdża, to jest po prostu turbo.
i nagle się okazuje, prawda? Więc jakby takie, ma takie zagrania, które są jakby wykluczające. A z drugiej strony podziwia i szanuje i daje temu wyraz, no właśnie robotników za tą zdolność do budowania własnych tych postulatów i narzędzi dyskursu. Także jakby ja mam wrażenie, że wśród tych badań dotyczących Solidarności, jeżeli chodzi o polityczną sprawczość, to poruszamy się w jakimś gąszczu, w jakimś lesie po prostu. I to wymaga naprawdę dużej, nie wiem, precyzji i staranności, żeby na przykład takiej Staniszki kompletnie jakby nie spacyfikować za jej niechęć do robotników, która na niektórych stronach samoograniczającej się rewolucji jest bardzo duża, a czasem kompletnie wyparł, znika. Więc z perspektywy jakby rekonstrukcji robotniczej to jest bardzo ciekawa autorka, mam wrażenie. Jeżeli chodzi o Andrzeja Friszkę, jego niewidzenie robotników jest moim ulubionym po prostu. Ja o tym pisałam zresztą na Facebooku, osoby, które widzą mój profil na Facebooku mogą to pamiętać. Więc tak, książka Opozycja Polska wobec PRL, lata 45-80. Mój ulubiony przykład. Rok 56 kończy się na... rozdział pierwszy kończy się na roku 55 w ogóle. Potem przychodzi rozdział drugi, który się zaczyna od października 56 roku. Czyli mamy wyparowany cały czerwiec 56 roku, czyli pierwszy masowy robotniczy protest przeciwko władzy, bo on nie jest antykomunistyczny, znaczy na pewno jest przeciwko temu komunizmowi, który jest w Polsce uprawiany, prawda? Ale jest to protest mocno lewicowy, dotyczący równości, dotyczący wynagrodzeń, ale także dotyczący demokracji i współzarządzania, prawda? Więc cały ten protest wyparował. Potem przechodzimy do 70 roku i Andrzej Friszkę widzi KOR i jego powstanie. Czyli już analizując 70 rok, właściwie czytamy o KOR-ze. No okej, okay, tak? Znaczy KOR jest bardzo ważnym jakby, bardzo ważną formacją w polskiej opozycji, to nie ulega absolutnie wątpliwości. Natomiast jesteśmy w rozdziale o roku 70. Dlaczego czytamy o KOR-ze? Nie wiem. Natomiast oprócz tego czytamy też o Giedroyciu Jerzym, też super ważna postać polskiej kultury, polskiej opozycji i tak dalej. Ale znowu, no, to nie był jeden Giedroyć, tak? No, rok 70, jak porównamy sobie z innymi źródłami, albo nawet IPN udostępnił ostatnio bardzo dużo, tak online można sobie zobaczyć te różne teksty właśnie z postulatami. To są na ogół notatki jakichś tam partyjnych w zakładach pracy, ale postulaty są oddane. Więc tak trochę jest taki Anheimlich, jak się dotyka tych dokumentów. No bo z jednej strony to ktoś po prostu szpiegował tam na ogół, tak, swoich kolegów i koleżanki, ale z drugiej strony notował te postulaty, które ten. Więc jakby te materiały IPN-u zachęcam, żeby to obejrzeć. Oni mają, IPN wystawił jakby na witrynie internetowej ze 106 zakładów pracy postulaty, także bardzo tego jest dużo. Więc jakby, jeżeli czytamy książkę o opozycji w Polsce, tak, do roku 80, no to chcielibyśmy poczytać o tych robotnikach, co w tym 70 tak harcowali, tak, przynajmniej dyskursywnie. No u Friszkę nie ma o tym ani słowa, jest o Giedroyciu, tak, jest o właśnie powstaniu KOR-u i jeszcze jeden rozdział o czymś, już nie pamiętam o czym, ale nic nie jest. Na koniec książki natomiast mamy rozdział robotnicy. No więc myślimy, nie mamy oczywiście rozdziału kobiety, mamy robotnicy, ruchy studenckie i wieś. Także kobiety, jak zapomnijmy. Tak staram się wam zreferować jednego historyka, który jest, jest taką ikoną polskiej jakby historii, opozycji i tak dalej. Jest bardzo ważnym badaczem oczywiście, ale badaczem, proszę państwa, inteligencji. Tak? To jest człowiek, który bada historię polskiej inteligencji, na pewno. Natomiast on w moim przekonaniu kompletnie nie bada historii polskiej opozycji i nie bada historii polskich ruchów robotniczych, absolutnie nie. Więc teraz to, więc natomiast jakby ja specjalnie przeczytałam z lupą po prostu i z linijką cały wstęp, żeby sprawdzić, czy przypadkiem na przykład tytuł książki oczywiście Opozycja Polska tam, nie? Natomiast może gdzieś tam we wstępie on zwierzy się z tego, że jednak lubi tych inteligentów i ich rozumie, więc będzie o nich pisał, a o chłopach czy robotnikach to tak mniej, tak? Ale nie, cały wstęp nam zapowiada książkę, która jest o całej opozycji, o kobietach ani słowa, o robotnikach. No właśnie, w taki sposób dziwny, z drugiej ręki. Więc mamy ten rozdział o robotnikach, 30 stron, tam jest napisane, co KOR zrobił dla robotników. I oczywiście te zasługi KOR-u dla robotników niekwestionowane, absolutnie nie zamierzam, tylko że jakby to nie jest o robotnikach, to jest o KOR-ze. To są głównie inteligenci, no jest kilku robotników tam w strukturach KOR-u, ale jednak mimo wszystko to są głównie warszawskie jakby kręgi i trójmiejskie, tak, i ich aktywność. Czyli teraz jakby i podobnie jest trochę z książkami z perspektywą jakby badaczy, badaczek solidarnościowych na kobiety. Więc kobiet u Friszkego prawie w ogóle nie ma. Jest to oczywiście Anna Walentynowicz, taki dla porządku punktowo, prawda? Już Henryka Krzywonoc tam raczej jest nieobecna. Więc w latach 90. Shaina Penn, bo to jest chyba jedna z pierwszych osób, które zaczęły w ogóle ten temat, więc Shaina Penn, czyli badaczka z Kalifornii, ona wtedy, nie pamiętam na jakim uniwersytecie pracowała, niedawno była jeszcze w Berkeley, więc chyba badaczka z Berkeley. Ona przyjeżdża do Polski właśnie badać kobiety Solidarności,
I jej książka, wyszły dwie po polsku książki, jedna nazywa się Podziemie kobiet i taką była faktycznie ikoniczną pozycją, w której Shayna Penn mówi, Solidarność wykluczyła kobiety. I faktycznie do pewnego stopnia tak jest, tak? Znaczy z pewnością Solidarność wykluczyła kobiety po 1988 roku. Z pewnością źródła historyczne o Solidarności, no niestety kobietom nie poświęcają zbyt wiele miejsca, a jeżeli już to robią z nas takie rodzynki jakby, tak, dekoracyjne jakieś punkty, ale nie ma tam analityki jakby, nie poświęca się jakby osobnych rozdziałów, na przykład na to, jak kobiety działały, bo to też jest może dosyć ważne, prawda, że kobiety działały na różnych poziomach, ja wyróżniam trzy. Można to na wiele sposobów badać. To oczywiście działaczki, no to jest to, czym się zajmuje Shayna Penn i tam inne autorki, za chwilę powiem. To są też w moim przekonaniu po prostu kobiety jako pracownice. Wydaje mi się, że to jest odrębny typ, prawda? Bo trochę osób już weszło w to działactwo, w sensie inicjowały rozmaite strajki, podpisywały teksty w ulotkach, potem się angażowały w podziemie, ich nazwiska są znane czy kojarzone z działaniem. Ale wiele pracownic też wspierało rozmaite formy strajku, protestu i tak dalej, ale już nie angażowało się bardziej. Czyli tak bym nazwała to pracownice, aczkolwiek tutaj trzeba uzupełnić, że to są osoby, które też trochę działały, ale nie był to ich główny jakby motyw biograficzny i tak dalej. Oraz mamy do czynienia z tymi kobietami, które, jak to się mówi, ładnie zostawały w domach. Tak? Czyli ja to nazywam osoby, które się zajmowały opieką, tak? Opiekunki. I te osoby są turbo ważne. I tutaj jakby anegdota i ciekawostka Danuta Wałęsa, prawda? Taki klasyczny przykład kobiety, która nie angażowała, ja nie wiem, czy ona się zapisała w ogóle do Solidarności, chyba nie, też dlatego pewnie, że nie była zatrudniona etatowo, więc po prostu nie miało to, zwłaszcza w momencie, gdy Solidarność była związkiem zawodowym, może nie miało zbyt wielkiego sensu. W każdym razie to jest taka postać ikoniczna w Polsce, prawda? Osoby, która jest matką i żoną mężowi, matką dzieciom, żoną mężowi i osobą, która po prostu skupia się na gospodarstwie domowym i tyle. I teraz, czy to jest apolityczne? I tu się ja nie zgadzam na przykład z Ostem, nie? Bo dla Osta oczywiście antypolityka. No proszę Państwa, ale jak to, tak? Znaczy dlaczego ten model jakby, ona bezkompromisowo Wałęsę wspiera. Wałęsa ma humory, Wałęsa ma odjazdy, Wałęsa chodzi do więzienia co 5 minut, ryzykuje życie, zdrowie i tak dalej. Tu go nie ma, tam zamiast zarejestrować w 80 roku. 14 sierpnia Wałęsa wychodzi niby do urzędu zarejestrować chyba Anię czy Marysię, czy którąś tam z ich czterech córek, tak? I nie idzie oczywiście do urzędu, tylko idzie do stoczni strajkować. No katapulta, tak? Znaczy większość żon powiedziałoby takiemu mężowi, że w ogóle sorry Franek, ale nie chcę cię znać, tak? Albo przynajmniej będą obiady gotujesz sam przez najbliższy tydzień, tak? Tymczasem Danuta Wałęsa, znaczy nie wiemy, co ona zrobiła realnie, tak? Ale w tej biografii oraz w licznych źródłach i wspomnieniach i tak dalej, traktuje tego typu wydarzenia z ogromnym dystansem i tak dalej. No i ciekawostka o Danucie Wałęsie. Więc wyobrażamy sobie, po pierwsze wyobrażamy sobie takie opiekunki jako monolity, tak? Innymi słowy, one tylko się zajmowały tymi dziećmi. Tymczasem Danuta Wałęsa, jeżeli czytaliście te jej wspomnienia, przeczytajcie jeszcze raz, bo zapewne nie wychwyciliście na przykład takiego momentu jej opowieści, gdy ona mówi, że do 10 roku życia chciała być chłopcem. A to właśnie mówi. Czyli co tutaj mamy, prawda? Matkę Polkę i osobę queerową w jednym, tak? No bo to jest jakby klasyczna sytuacja osób takich queerowych, tak, że one kontestują. Potem ona mówi, i jak dorosłam, wyjechałam, bo ona się wychowywała w małej wsi, przyjechałam do Gdańska i w tym Gdańsku się wyemancypowałam, oprócz tego dojrzałam. I rozpoznałam się jako kobietę, która chce mieć tą rodzinę, męża i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym sensie no, z jej narracji wynika, że to raczej ona pchała jakby Lecha Wałęsę do tego ślubu i rodziny, bardziej niż on z nią uwielbiał spędzać czas, natomiast to ona była tym motorem, żeby założyć rodzinę, mieć dzieci i to dzieci w liczbie mnogiej i tak dalej. I teraz dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ja nie mam ochoty jakby tropić losów, nie wiem, seksualności Danuty Wałęsy, ale mam ochotę ogromną za pomocą tej Danuty Wałęsy, która dla nas wszystkich jest trochę taką chyba ikoniczną postacią, no wskazać na to, że nawet u takiej turbomatki Polki z ośmiorgiem dzieci, prawda, kobiety, która przez większość życia przynajmniej sprawiała wrażenie, czy robiła pozory podporządkowania mężowi i tak dalej, że u niej po prostu jest dużo takiej witalności właśnie chłopięcej, szczeniackiej, zadziorności i tak dalej. Tak sposób, w jaki ona referuje tego swojego małżonka, który przecież był prezydentem, laureatem Nobla i wiemy, kim jest Lech Wałęsa, prawda? To też nie jest sposób narracji osoby podporządkowanej czy coś takiego. Więc ona w moim przekonaniu pełni dwie funkcje, znaczy trzy. Z jednej strony jest właśnie taką bardzo polityczną w moim przekonaniu figurą aktywności kobiet, czyli opieka w służbie jakby ojczyźnie, albo opieka w służbie polityce, albo opieka w służbie opozycji. Proszę bardzo. Czyli widzimy tutaj jakby w tej postaci i w pierdyliardzie, przepraszam za określenie, tak, milionach innych kobiet, które też zostały, bardzo wiele kobiet, tak, miało taką sytuację, że były raczej właśnie osobami w domu, też babcie rozmaite, tak, osoby, w sensie osoby emerytowane, tak, które rodzaju żeńskiego,
też pełniły bardzo liczne funkcje opiekuńczo-wspierające. I byśmy, znaczy w standardowej takiej liberalnej narracji nigdy w życiu nie powiedzielibyśmy, że to były aktywistki polityczne. W konserwatywnej też nie możemy tego powiedzieć, bo one po prostu realizowały swoją funkcję babci, tak, w wersji konserwatywnej. To jest proste. Natomiast w wersji liberalnej sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że polityka liberalna przyjmuje do wiadomości jako podmiot polityczny wyłącznie podmiot męski. Tak, podmiot, który jest heroiczny, który podejmuje racjonalne decyzje, który deklaruje się jako polityczny. To jest bardzo ważne w teorii liberalnego podmiotu, mam wrażenie, że on się deklaruje jako polityczny. Tymczasem te kobiety z opieki, bo znaczy kobiety z opieki, no w sensie z tego działu jakby opieka, który staram się te trzy wskazać, w moim przekonaniu one bardzo upolityczniały tą swoją opiekę, bo one czasem w tych dzieciach tam woziły bibułę, odwiedzając małżonków i innych tam partnerów, jakichś synów i tak dalej w więzieniach, oczywiście podtrzymywały ich w ich wierze o słuszność ich sprawy. Ale także bardzo często właśnie przemycały, ukrywały rozmaitych ludzi, ukrywały te bibuły, ukrywały. Bardzo ważna rzecz, to mój ojciec się tym zajmował, dlatego to jest dla mnie takie poruszające, że w ogóle dla mnie mówienie wykładu tutaj to jest turbo przyjemność. Bo jako dziecko się nigdy w życiu nie spodziewałam, że będę wykładać o Solidarności. Znaczy spędzając wakacje z jakąś Pieńkowską, Wałęsą i tak dalej, gdzieś tam w Krzaczorach i pod obserwacją UB, prawdę mówiąc, albo odwiedzając mojego ojca w areszcie, przecież miesiącami tam siedział, prawda? Nigdy nie miałam wrażenia, że będę osobą, która z jakimś tytułem naukowym, jeszcze w tak miłym towarzystwie, tutaj bez wszystkich, w takim budynku po prostu, na który idą turbo pieniądze i bardzo słusznie są wykorzystywane, mam wrażenie, że w ogóle taka sytuacja kiedykolwiek będzie miała miejsce. Także mówi do was jakby osoba, której polityczny jakby profil, dość radykalny powiedziałabym i dosyć mocny, także został wykształcony przez wydarzenie Solidarności. I szczerze mówiąc, metodologicznie, ja się trochę staram to włączać też w analizę, więc nie tylko jakby we własną biografię polityczną, że tak powiem, ale także w analizę, prawda, że to jest zupełnie inny świat i inne życie. Jeżeli my ową Solidarność traktujemy jako żywy element naszej politycznej historii, ewentualnie biograficznej, jeśli mamy tego typu rzeczy, prawda, więc jakby może to jest tak, że dla mnie te widoki właśnie, nie wiem, tego ojca w tym areszcie, tej matki, która to z bólem i z trudem znosiła, tej Pieńkowskiej nad tym ogniskiem, na tych Węsiorach, śpiewającej Mury i tak dalej, że jakby to są obrazy ludzi, którzy zmieniali rzeczywistość, prawda? Ludzi, którzy jakby na różne sposoby, no bo Pieńkowska to nie jest huzaria żadna, prawda? To jest osoba, która raczej tą swoją też postawą bezkompromisowej, ale mimo wszystko łagodności i perswazji, mam wrażenie, prawda? Tym robiła jakby politykę i ja sobie patrząc na nią myślałam, okej, czyli można robić politykę tak jak Kuroń z Modzelewskim, można robić politykę tak jak Wałęsa, można robić politykę tak jak mój ojciec i można robić politykę tak jak właśnie taka Pieńkowska czy Danuta Wałęsa też, bo też ją jakby obserwowałam z ich tam rodzinnymi sprawami i wakacjami i takimi rzeczami. I to są jakby modele, które zapadają w pamięć, prawda? I ja bym bardzo chciała, i wydaje mi się, że to jest część mojej motywacji do badania Solidarności jako ruchu feministycznego, żeby trochę nas wszystkich wytrącić z takiej dogmatycznej drzemki, prawda? Trochę obudzić zainteresowanie tym, że być może to jest ruch, który ma coś wspólnego z dzisiejszymi czasami, z dzisiejszą polityką i wydobyć jakby też Solidarność z takiej skamieliny. Wiecie, historię można uprawiać w sposób, jak to Nietzsche powiedział, na trzy sposoby, tak? Archiwistycznie, w taki klasyczny sposób monumentalny, czyli ustawiamy sobie na piedestale, prawda, i potem tam przynosimy kwiaty i to nie ma dla nas żadnego znaczenia whatsoever, albo w sposób krytyczny, prawda? I Nietzsche oczywiście postulował, żeby wszystkie te trzy sposoby uprawiania historii były dla nas ważne. I jednym z nich jest krytyczny, czyli taki, w którym my nie tylko krytykujemy, tak by się pozornie mogło wydawać, tak tą rzeczywistość, która jest historią, ale także patrzymy na to, z jakiego miejsca my sięgamy po wydarzenia historyczne. Tak? Więc ta niczego obserwacja, że jeżeli ja sięgam z XXI wieku z udziału w czarnym proteście po Solidarność, no to ja w tej Solidarności zobaczę trochę co innego niż taki Andrzej Fliszkę, chociaż nie znam jego poglądów na kwestie związane z czarnym protestem, tak? Ale jak on sobie, że tak powiem, sięga po Solidarność, on tam znajduje zupełnie inne rzeczy, prawda? Podobnie z badaczkami skądinąd feministycznymi, tak? Znaczy Shayna Penn, Ewa Kondratowicz, Marta Dzido, tak, autorka i filmu, i książki o kobietach Solidarności, one analizują przede wszystkim wykluczenie z Solidarności i to jest turbo ważna praca i prawdziwa, w takim sensie, że jeżeli ja mówię o inkluzywności, to mówię o pierwszej Solidarności, tym półtorej roku, tak, 80-81, jak one mówią o wykluczeniu, one na ogół się skupiają na latach późniejszych i potem jakby Polsce po 89 roku budowanej przez elity Solidarności. Natomiast tak czy siak one też proponują moim zdaniem ożywienie tego kanonu, tylko że robią to w sposób, który jak dla mnie jest nie to, że szkodliwy, metodologicznie on może być szkodliwy, dlatego że one jakby budują książki o kobietach. Tylko. I to jakby tak metodologicznie i dydaktycznie, ja też jestem wykładowczynią, więc jakby myślę z perspektywy już kolejnych pokoleń, które się będą z tego uczyć, ta separacja tych kobiet, tak, taka ich izolacja w odrębnych książkach,
To jest ryzykowne, bo my oddajemy pole tej męskiej narracji cały czas. Więc oczywiście trzeba budować te książki historyczne, nie mówię, że nie. Ale byłoby super, gdyby wszystkie te badaczki, także na przykład na początku, na końcu albo w środku tej swojej opowieści, zrobiły własną interpretację Solidarności. Trochę odbierając mężczyznom, którzy naprawdę wiodą tutaj prym, i Jadwidze Staniszkis, która z męskocentrycznej perspektywy patrzy na te wydarzenia, tam trzeba wejść moim zdaniem. Natomiast to jest bardzo, zwróćcie uwagę, że to jest konfrontacyjna postawa. Więc dla mnie, jako dla filozofki, czyli osoby, która jest wykształcona trochę też do tego, żeby się, nie wiem, spierać o różne sprawy, prawda? Filozofia to nie jest pasmo, jak wiecie, podobnie jak historia, jakiejś usłanej różami drogi, prawda? Tylko to jest też sytuacja kontrowersji i sporu i tak dalej. Więc ja mam, nie wiem, temperament, przygotowanie do tego, żeby w takie rzeczy wchodzić, a mam wrażenie, że na przykład Ewa Kondratowicz, wspaniała skądinąd osoba i bardzo ciekawa badaczka, taka pisarka bardziej niż, tak? Bo ona nie jest naukowcem, ale jest, czy naukowczynią, ale jest bardziej taki, ma dziennikarsko-literacki profil. Więc jakby rozumiem te tendencje i te potrzeby, żeby po prostu porozmawiać z Walentynowicz, z Joanną Dudą Gwiazdą, z kobietami z Tygodnika Mazowsze i tak dalej, i tak dalej. To jest potrzebne, ale jeżeli my nie oznaczymy, jakby nie zainterweniujemy jakby w badanie Solidarności takie mainstreamowe z tej pozycji doświadczeń kobiecych, to one w pewnym sensie, nie to, że się zmarnują, bo oczywiście ktoś je przeczyta, jakąś kobietę, to zainspiruje na pewno, ale my nie zmienimy jakby tego sposobu uprawiania historii. I on będzie cały czas męskocentryczny, będzie cały czas premiował mężczyzn i nadal kobiety, jakkolwiek politycznie by nie były, że tak powiem, aktywne, sprawne, płodne i tak dalej, to wszystko nie będzie zauważone. Bo na czym polega problem z kobietami? Na tym samym, co z robotnikami w historii jakby Solidarności. Ja biorę przykład, to nie jest tak, że Solidarność jest tu wyjątkowa. Mamy historię sztuki. Tu są osoby na sali świetnie się znające, lepiej ode mnie. Prawda? Mamy tekst z 71 roku niejakiej Lindy Nochlin. Dlaczego nie było wielkich artystek? No dlatego, że sam model artysty, taki typu podmiotu jak artysta, został ulepiony według wzorca męskości, prawda? Według męskiej socjalizacji, według zasad działania mężczyzny, społecznego działania, tak? A nie kobiety i tak dalej. Więc to oczywiście dla mężczyzny było łatwiej stać się artystą, no bo on tak czy siak był edukowany do tego, żeby się separować od otoczenia, żeby występować konfrontacyjnie, a nie relacyjnie wobec innych osób i całego świata oraz środowiska naturalnego, żeby akcentować własną twórczość, a nie konsolidować czy wspierać to, co już zastał i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście artystą łatwo było zostać mężczyzną, a dla kobiet to właściwie bardzo niewiele, tak niewielkiej ilości przypadków mamy Artemisię Gentileschi, no to ona przecież została na dzień dobry, że tak powiem, zgwałcona przez swojego nauczyciela od rysunku czy tam malarstwa, tak? Była jedną, to ciekawa jest sytuacja, bo to był jeden z pierwszych procesów jakby karnych o gwałt w ogóle. Tak to się dowiadujemy, więc oprócz tego, że w ogóle bezprecedensowo, ona się utrzymywała ze sztuki, ona malowała głowy koronowane, jeździła po całej Europie i malowała wszystkich władców Europy Zachodniej. Niebywała sytuacja, tak, XVII wiek po prostu i mamy kobietę malarkę, która jeździ z własnymi, nie wiem co, farbkami, tak sobie ją czasem wyobrażam, prawda, z taką walizeczką i tam podróżuje od jednego króla do drugiego króla i tak dalej, po prostu od Wielkiej Brytanii przez Grecję, Portugalię, Hiszpanię, nie wiem, niemieckie tam Bawarię i tak dalej, Francję, po prostu wszystkich namalowała chyba, tak. Ale oprócz tego ma serię też obrazów, w których daje wyraz jakby swoim doświadczeniom właśnie tej przemocy męskiej. Takie Me Too pierwsze. Tak? Ten obraz z głową, czyja to była głowa? Bo ja, Holofonesa, prawda? Też Zuzanna w kąpieli, tak? Zuzanna i starcy, to się tak nazywa, prawda? Taki topos, który jest klasycznie w malarstwie eksploatowany bardzo i chyba z 6 czy 7 najbardziej znanych malarzy też to namalowali, ale na twarzy jej Zuzanny się maluje zgroza. Na twarzach wszystkich tych Zuzan, które są malowane przez mężczyzn, jest podziw albo takie prezentowanie się męskiemu jakby spojrzeniu. Natomiast ta jedna Zuzanna, którą namalowała Gentileschi, jest po prostu przerażona. Więc tu widzimy różnicę, prawda, że czasem to doświadczenie przemocowe, doświadczenie bycia kobietą i dyskryminowaną przekłada się na sposób naszej ekspresji, a czasem nie. Tu już wspominałam o przykładach. Natomiast tak, Więc mamy jakby badaczki, które, i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i super, że jakby to się dzieje, taką historyczną rekonstrukcję postaci kobiecych, prawda? Biografie, wywiady z tymi kobietami, rekonstrukcję ich życia i tak dalej, super. Natomiast to, co mnie interesuje, to interwencja z tego miejsca. Czyli mówienie, okej, dobrze, jeżeli Danuta Wałęsa ma takie życie, a nie inne, prawda? To czy my możemy przemyśleć tą biografię jako polityczną? I wtedy, jak to wpłynie na naszą wizję polityki? Jak to wpłynie na historię polityki, jak to wpłynie na sposób też budowania tej historii, budowania kanonu i tak dalej. No, Linda Nochlin wspomniana przeze mnie wcześniej, jak powiedziała właśnie o tym, że nie było, dlaczego nie było wielkich artystek, powiedziała wtedy, że to pytanie jest źle postawione, po prostu model artysty, czyli trzeba jakby przewrócić stolik, tak? Nie odpowiadać na takie pytanie, czyli nie próbować, bo taka klasyczna strategia jest taka, że no była tam Gentileschi, była, nie wiem, Olga Poznańska, prawda, no były jakieś kobiety, nie?
I to samo z Solidarnością próbują robić nasze badaczki, tak? No, była Walentynowicz, była taka Śmakajowaka. Natomiast dla mnie jest bardzo ciekawe odwrócenie tego pytania i powiedzenie, dobrze, do tej pory analizowaliśmy Solidarność z męskiej perspektywy bardzo mocno, tak? Analizowaliśmy wyłącznie te formy polityczności, które polegały na mówieniu właśnie o demokracji, ustroju państwowym i tak dalej, ale nie analizowaliśmy jako politycznych, takich jakby form zachowań i działania, które są może mniej heroiczne, może mniej takie związane z męskim podmiotem, a właśnie bardziej związane z opieką i tak dalej. Tutaj ta Wałęsowa jako, że tak powiem, przykład całej tej opiekuńczości, którą robiło, nie wiem, miliony kobiet w Polsce, moim zdaniem, wspierały jakby Solidarność i jej działaczy, działaczki, właśnie od takiej strony wsparcia, empatii i tak dalej. I ta praca afektywna, od dzisiaj się mówi o pracy afektywnej, tak? To jest Ali Hochschild, to jest cała seria badaczek też z Włoch, które upomniały się w ogóle o pensje dla gospodyń domowych, tak? Ale to są także postulaty do pewnego stopnia Solidarności, w których o opiece było bardzo dużo. Ja wam wymienię, bo to robi wrażenie, mam wrażenie. Znaczy nie wiem, czy na was zrobi, ale na mnie zrobiło bardzo dużo. Mamy, gdzie ja to schowałam? Większa część postulatów ma w sobie coś z opieki. Dla mnie to było jakieś niesamowite zupełnie. Dobra, więc tak, no pierwszy to tam niezależny od partii, związków zawodowych, to może nie, ale potem drugi postulat, czwarty postulat, szósty postulat i od 7 do 21 jest coś o opiece w każdym z nich. Więc teraz, oczywiście jakby to nie, to są czasem sprawy związane z zasiłkami rodzinnymi, z emeryturą, z kartkami, z dostępnością pożywienia i tak dalej. Ale to są, więc tak, jak OST to nazywa antypolityką. No nie, to nie jest moim zdaniem antypolityka w ogóle, prawda? Bo to jest dyskusja o polityce w taki sposób, jaki Walter Benjamin opisuje na przykład w Tezach o historii, czy tam filozofii historii, czy jak to sobie chcecie tłumaczyć, prawda? Kiedy mówi o tym, że materialista historyczny musi sięgnąć do tej szorstkiej, chropowatej i brzydkiej rzeczywistości i tam także szukać jakby motywów, strategii oraz postulatów do działania, prawda? To nie jest jakby apolityczne, że osoby żądają, żeby na przykład na emeryturę można było przychodzić wcześniej. Teraz partia Razem i kilka innych, wydaje mi się, że PSL też jest za tym, żądają, żeby skrócić tydzień roboczy, prawda, do 35 godzin. To jest par excellence postulat polityczny. Dopuszczenie kobiet do pewnych stanowisk, tak? Opieka też, żłobki, wszystkie przedszkola i tak dalej. To są postulaty polityczne, jeżeli na nie chcemy spojrzeć albo z feministycznej, albo z lewicowej perspektywy, prawda? Czyli uznanie za polityczne bądź apolityczne rozmaitych postulatów bardzo zależy od tego, z jakiego miejsca, z jakiej jakby pozycji, koncepcji politycznej sięgamy po prostu do tych wydarzeń, do tych postulatów i tak dalej. I tutaj ta dominacja paradygmatu liberalnego, w myśl którego to już nie jest polityka żadna, tam jakieś emerytury, renty, coś tam, no po prostu to się musi skończyć, prawda? Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, że w naszych badaniach historycznych, w sposobie, w jaki tworzymy archiwum, te postulaty właśnie wszystkie, przecież to, że o Szczecinie i o tych północnopolskich postulatach robotniczych z 70-71 roku wiemy tak niewiele, właśnie wiąże się z tym, kto uprawia historię. Tak? Jeżeli liberałowie i konserwatyści uprawiają historię, mówiąc w dużym skrócie, i mężczyźni, no to dla nich to po prostu będzie apolityczne, tak, że oni o jakąś zupę tam się upominają, ci pracownicy portu czy coś tam, to nie jest polityczne. Paradoks polega na tym, że obok zupy jest demokracja. Zaraz obok, dosłownie. Dwa postulaty wcześniej jest upomnienie się o demokrację. Trzy postulaty wcześniej jest upomnienie się o to, żeby znieść cenzurę. To jest też bardzo ciekawe, że we wszystkich po prostu postulatach w całej, od 70 roku, w całej historii polskich strajków, protestów i tak dalej, robotnicy walczą z cenzurą. I to oczywiście zostaje sprowadzone przez między innymi Staniszkis, ale też innych badaczy, do takiego umiłowania prawdy, które powoduje, że znowu Solidarność traktujemy jako raczej moralizatorski jakby, tak, ruch, niż ruch polityczny. Ale teraz pytanie, czy sposób zarządzania jakby wolnością słowa, dostępem do kultury i takimi rzeczami, czy to jest apolityczne? No z mojej perspektywy też jako osoby, która działa w kulturze, oczywiście jest to polityka par excellence, tak, jest to sposób sprawowania władzy, sprawowania kontroli i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie bardzo ważny też i inspirujący w tych badaniach feministycznych, znowu powiem i przypomnę temat tego wykładu. To się może wydawać, że ja mówię o innych sprawach, ale tak na dobrą sprawę nie, dlatego że wszystkie te argumenty, które ja mówię czasem o robotnikach, czasem o kobietach, one wszystkie są odzwierciedlone w teorii feministycznej. Tylko ja nie chcę jakby tym za bardzo epatować, ale jeżeli chcemy, możemy zajrzeć do, nie wiem, Sylwii Federici, tak, do włoskich innych feministek takich marksizujących i one tam będą broniły, oczywiście one będą żądały wręcz pensji za prace domowe i tak dalej, tak? I żądały upolitycznienia pracy afektywnej.
jednej. Mamy Ali Hochschild, wydaną po polsku o tym, tej komercjalizacji serca, to się tak nazywa chyba, Commodified Heart, tak jest po angielsku. Po polsku chyba serce jest komercjalizowane czy jakoś tak, trochę słabszy, mniej marksowski przekład, ale mimo wszystko jest mowa o utowarowieniu jakby pracy afektywnej. No i Carol Gilligan, wydana niedawno innym głosem. Książka, która zasadniczo pokazuje właśnie różnicę w socjalizacji kobiet i mężczyzn i taką predyspozycję kobiet raczej do tego, żeby właśnie słuchać niż mówić, wspierać niż narzucać i takie różne relacyjne jakby konteksty. Gilligan kontestowała taki model rozwoju etycznego zaproponowany w latach 60. przez Lawrence'a Kohlberga. Potem chyba została jego żoną i partnerką, tak skądinąd, ale najpierw skontestowała jakby ten sposób, w jaki on patrzył na rzeczywistość. Więc z jego perspektywy najwyższym stadium rozwoju moralnego jest to stadium osiągnięcia pełnej autonomii i racjonalności, prawda? Podejmowania decyzji z pozycji jakby zdekontekstualizowanego podmiotu, taka umiejętność odrzucenia jakby rozmaitych relacji, w których jesteśmy i tak dalej, i budowanie jakby argumentacji etycznej z pozycji jakby tej autonomii. Tymczasem te stadia niższe to są stadia między innymi właśnie takie opiekuńczo-relacyjne, nazwijmy to, w dużym uproszczeniu. Natomiast Carol Gilligan odwraca to rozumowanie i mówi, że niewykluczone, że należałoby może bardziej wartościować, czy lepiej oceniać, tak, te podstawy, które są relacyjne właśnie i związane z taką odpowiedzialnością i troską, ale także skontestowała ona jako jedna z pierwszych badaczek, tak systemowo, sam sposób przeprowadzenia przez Lawrence'a Kohlberga tych badań. Okazało się, że on badał samych chłopców. Rozumiecie, o co chodzi? Zbadał grupę 100 chłopców i potem wysnuł wnioski dla kobiet i mężczyzn. Coś dzisiaj metodologicznie absolutnie nieuprawnionego, także to jest wielki jakby cud i rewolucja wniesiona przez feministki, że się robi rzetelne badania, tak? I że jeżeli chcemy orzekać o kobietach i mężczyznach, no to badajmy kobiety i mężczyzn, tak samo jak o zawałach, prawda? Do niedawna myśleliśmy, że jest jeden przebieg zawału, bo badaliśmy samych mężczyzn, więc czasem nie diagnozowaliśmy u kobiet zawału. Znaczy znam osobę, która zrobiła profesurę na ten temat, prawda? W sensie najpierw napisała habilitację o tym, a potem została profesorką tutaj, zresztą Akademii Medycznej w Gdańsku. I jakby tak, przebieg zawału serca u kobiet i u mężczyzn jest zupełnie inny. Więc u kobiet bardzo często się nie diagnozuje tych zawałów, więc mamy złe statystyki, tak? Możemy też nie uratować komuś życia, myśląc, że ktoś ma, nie wiem, co niestrawność i tak dalej, a de facto ma zawał i tak dalej, i tak dalej. Więc dokładnie tak samo jest z badaniami historycznymi i badaniami też postaw moralnych, rozwoju i tak dalej, gdzie po prostu, jeżeli badamy samych mężczyzn, no to wyjdą nam wyniki takie męskie. I to samo z solidarnością, tak jak będziemy badać uporczywie, będziemy szukać na przykład sprawczości politycznej tylko takiej polegającej na tym, co dla intelektualisty szkolonego na liberała czy konserwatystę w latach 70. 80. Taka osoba będzie widziała oczywiście jako polityka, tylko i wyłącznie osobę, która przychodzi z własnym statementem, ma określonego typu wykształcenie, posługuje się, funkcjonuje jako określonego typu podmiot, także ma habitus jakby odpowiedni i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem tacy robotnicy, którzy tu sobie jakieś piosenki nucą, tam śpiewają, w ogóle tworzenie wierszy też bardzo ważna forma aktywności podczas strajku i też kobiety w tym uczestniczą, za chwilę opowiem, ale zasadniczo jakby taka postać, która ma niespójne poglądy, która raz śpiewa Bogu Rodzice, raz śpiewa Międzynarodówkę, bo takie rzeczy też się działy na strajkach, tak, i w Gdyni, i w Gdańsku, naprzemiennie po prostu, albo brama, ta brama tutaj Stoczni Gdańskiej, gdzie mamy papieża, kwiaty, prawda, proletariusze wszystkich zakładów, łączcie się i tak dalej, no to ten turbomiks, oczywiście ta taka hybrydyczność, tak, i heterogeniczność tej sfery publicznej, ona budzi popłoch, tak? Elżbieta Matynia, która skądinąd nie jest przecież wroga robotnikom absolutnie, tak? Ona pisze o tej sferze publicznej wygenerowanej przez Solidarność jako o peculiar public sphere, tak? Takiej osobliwej czy dziwacznej sferze publicznej. Dlaczego? No bo to jest po prostu robotnicza sfera publiczna i jakby bez przygotowania, bez warsztatu wykształconego do analizy robotników, oczywiście uważamy to za dziwactwo, tak, jeżeli jesteśmy osobami z klas wyższych, także tutaj, albo jeżeli jesteśmy formatowani i formatowane jako badaczki, tak, do analizy tych form podmiotowości. Wiecie, no w bardzo takich egzotycznych kontekstach piszą o tym badaczki postkolonialne, tak, jak Gayatri Spivak na przykład, czy Janek Sowa czasem, czy Maria Jelen, czy inni badacze, badaczki, którzy sięgają po teorię postkolonialną. Jak oni mówią o podmiotach niewidzialnych, no to mówią dokładnie o tym, prawda, że my, podmioty zachodnie, próbujemy jakby jakoś nawet i próbujemy sięgać, wyłuskiwać podmiotowości nieeuropejskie, ale z jakim skutkiem? Na ogół takim, że asymilujemy je do nas samych albo wypieramy ich obecność, prawda?
ale jakby nie mamy narzędzi do tego, także to jest skomplikowany proces jakby takiej polityki reprezentacji, który, o może, tak, już tak pomalutku będę kończyć, tak, który po prostu musi zostać jakoś tam zreformowany. I teraz przykład kobiety, której może nie znacie, nie wiem, czy ktoś słyszał o Jadwidze Piątkowskiej? Udało się, czyli jest postać, która, bo ja się bałam, że zanudzę opowieścią o kimś, kogo świetnie znacie. Jadwiga Piątkowska to była maszynistka MKS-u tutaj w czasie strajków. Osoba, która z zawodu, nie wiem, wydaje mi się, że ona była pracownicą stoczni na pewno, no bo jakby zaczęła uczestniczyć w strajku od początku, potem bardzo była aktywna właśnie w MKS-ie, natomiast taka jej turboaktywność polityczna to są czasy stanu wojennego. To był taki moment, w którym ona faktycznie zaangażowała się w podziemie, była wielokrotnie internowana. Jej historia jest bardzo tragiczna, dlatego że ona zmarła w 90 roku, czyli dosłownie no, tej Polski takiej wolniejszej, z jej perspektywy na pewno, czy wolnej po prostu, zobaczyła bardzo niewiele. I ona zmarła wskutek tego, że jej dawkowano, czy nie wiem jak to powiedzieć, była leczona po prostu nieodpowiednimi lekami psychiatrycznymi. W sensie miała tak, jakiś tam specyficzny typ zaburzeń, którego zresztą, który zresztą, nie wiem czy się go nabawiła w którymś tam z więzień, bardzo często była internowana i aresztowana. Więc w którymś momencie w połowie lat 80. zaczęły się pojawiać symptomy jakichś poważniejszych zaburzeń i ją w tych aresztach i w szpitalach jakby przy aresztach traktowano lekami, które pod koniec lat 80. okazało się miały jakieś tragiczne skutki uboczne. To jest jakby ofiara też medycyny i takiej, nie wiem jak to powiedzieć, takiej niestaranności być może. Być może już ci lekarze nawet widzieli, że te leki mają tego typu skutki, ale także postać bardzo smutna, jakby smutna biografia, dlatego że jej zaangażowanie, ona napisała cały kilkadziesiąt wierszy podczas strajku i po nim. Te wiersze są kapitalne, pokazują jakby ogromną witalność też tej osoby i taki w ogóle życie, podczas gdy, no właśnie, no i ta biograficzna historia z lat 80. idzie tak właściwie po równi pochyłej, więc jest to dość straszne. W internecie jest dostępny blog na jej temat, robiony przez jej córkę zresztą. I tam właśnie znalazłam bardzo ciekawy taki fragmencik z Biuletynu Solidarności z 81 roku. Czyli wtedy wszyscy w całej Polsce czekają na tą demokrację pracowniczą, tak? Została ona obiecana, jest wpisana w porozumienie zmienia sierpniowe, ale nie jest realizowana, więc wszyscy są trochę wściekli i tak dalej. I mamy, ktoś wysłał to na tego bloga, co też jakby staram się wam pokazać, że to jest jakoś tam jeszcze żywe dziedzictwo trochę. Więc ktoś wysłał do córki tej Jadwigi Piątkowskiej skan strony Biuletynu Solidarnościowego. I ta strona dla Jacques'a Ranciera i takich badaczy od robotników, to po prostu Wiktor Marzec by się popłakał ze szczęścia, jakby to zobaczył. Mianowicie to jest taka strona, gdzie tak, mamy stanowisko NSZZ Solidarność, normalnie stanowisko jakby związku w sprawie tej demokracji pracowniczej. I tam jest napisane, że ona właśnie realizowana nie jest i że to się robotnikom nie podoba i tak dalej, związkowcom. No i że jakby czekamy na to, że wreszcie rząd przystąpi do realizacji. Oprócz tego mamy krótki wiersz pod tytułem Odnowa, gdzie Jadwiga Piątkowska jakby opowiada o tym w taki liryczny, subiektywny sposób, jak właśnie to samo oczekiwanie wyrażone w tym statemencie Solidarności zostaje jakby oddane lirycznie, w krótkim wierszu dosyć o odnowie. A w kształcie litery L, to też przypomina trochę taką stronę story i dlatego jest bardzo ciekawe, jest apel. I ten apel jest napisany do poetów i poetek amatorów. Notabene, Solidarność też pisze swoje statementy do koleżanek i kolegów stoczniowców. Apel Jadwigi Piątkowskiej jest do poetek i poetów amatorów. Zwracam waszą uwagę na to, że to nie jest nowe, że odmieniamy rzeczy przez rodzaj, tak? To nie jest... Solidarność też to robiła, o to chciałam podkreślić. W każdym razie ten apel jest o to, żeby osoby, które piszą amatorską poezję, właśnie zrzeszyły się i robiły to razem. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w latach, w tygodniach strajku, już tak pomału przystępuje, na pewno to będzie konkludowane, w tygodniach strajku napisano kilkaset wierszy na terenie Stoczni Gdańskiej. Wydawano potem tomiki, wiersze i tak dalej. Oprócz tego odbywały się recitale, jak to nazywali strajkujący, folkloru strajkowego, bo oni tak o tym mówili. Były to wiersze przeróżnej jakby, nie wiem, poziomu, jakości i tak dalej dla polonistów, absolutnie sam cymes. Bardzo wiele tych robotniczych wierszy niestety zostało opublikowanych anonimowo i nie wiemy po prostu. Natomiast jakby ta Jadwiga Piątkowska, ona się podpisuje i ona jest autorką wiersza, który przez wiele lat był uważany za protoplastę jakby tego wiersza, który znamy do córki, który znamy jako piosenkę, który znamy jako piosenkę wykonywaną, nie pamiętam teraz nazwiska tego wykonawcy, ale to jest na przykład wykonane w filmie Wajdy Człowiek z żelaza, prawda? Ten Nie mam teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka, jeszcze trochę poczekaj, dorośnie i opowiemy ci o tych wypadkach. I to jest wiersz Kasprzyka. Piątkowska, ja mam wrażenie, że Piątkowska chyba napisała swój trochę wcześniej.
co nie jest odbieraniem Kasprzykowi. Ten Kasprzyka jest tak wyrażony, że on jest faktycznie lirycznie, mam wrażenie, nie wiem, co ciekawszy, taki bardziej wciągający i tak dalej. Natomiast mogło być w moim przekonaniu tak, że Kasprzyk zobaczył ten wiersz Piątkowski i napisał jakby swój własny, mając jakby też przygotowanie i tak dalej, i ten jakby poszedł jako piosenka. Natomiast ta twórczość jakby poetycka i to współdziałanie, z jednej strony tworzenie postulatów, dyskusje polityczne, komentowane przez Radio Węzeł przecież udostępniane i komentowane na bieżąco, a z drugiej strony budowanie tej narracji, takie to czasem fraszki, czasem jakieś prześmiewcze wiersze i tak dalej, to jest coś, co bym chciała w skrócie nazwać taką ekspresją, nie wiem czego, słabej polityki, słabego oporu, jakby słabe formy sprawczości. I w nich również jakby tych kobiet jest bardzo dużo. Także i tym na razie bym zakończyła może. Wydaje mi się, że możemy rozmawiać dłużej, ale widzę niepokój na twarzy Jacka i przerzedzające się szeregi u państwa, więc myślę, że czas, żebym się zatrzymała. Dziękuję. Bo to czas, żeby rozpocząć dyskusję. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Jeżeli tylko pojawiają się już jakieś pytania, zapraszam bardzo chętnie do ich zadawania. Ja mam ich całą masę i nie chciałbym zdominować tej rozmowy. Zacznę od obrony faceta, to znaczy od Davida Osta. To znaczy, rzeczywiście, nawet jeżeli David Ost postuluje badania genderowe, to w samej jego książce z początku, z 90 roku, tego rodzaju motywów jest stosunkowo niewiele, jeżeli w ogóle się pojawiają. Nie mam poczucia, że jakby świadomie, refleksyjnie wykorzystuje tę perspektywę do analiz. Natomiast ja nieco inaczej czytałem politykę antypolityki, znaczy jednak czytam ją politycznie i to bardzo politycznie, tylko jako politykę, która zagospodarowuje sferę prywatną, to co Jeffrey Goldfarb z New School określił mianem polityki stołu kuchennego. Przy czym, a zatem taki rodzaj spojrzenia na zjawiska polityczne, w których życie codzienne, to wszystko, co dzieje się w sferze prywatnej, zaczyna odgrywać zupełnie kluczową rolę dla sfery publicznej i że właśnie to miejsce symbolicznie stołu kuchennego staje się miejscem, w którym padają czy zapadają, wypracowywane są decyzje, które później pozwalają zredefiniować sytuację polityczną i społeczną i doprowadzić do politycznej zmiany w takiej postaci, w jakiej wydarzyła się ona na przykład w roku 89, czyli makropolitycznej, tej tradycyjnej politycznej. Natomiast jest to ewidentnie polityka, która uprawiana jest zupełnie inaczej, nie narzędziami tak zwanej makropolityki, partii politycznych, instytucji państwa itd., itd. Tylko że ten stół kuchenny, już teraz skrótem myślowym komentując, za bardzo był podporządkowany ważnym debatom intelektualnym, a za mało codziennym wydarzeniom związanym z tym, co w sferze prywatnej rzeczywiście się dzieje. Ja się bardzo cieszę za tę perspektywę, którą zarysowałaś, opowiadając o swoich wakacyjnych doświadczeniach, znaczy jak silnie wszystkie te motywy są zupełnie kluczowe i dla decyzji politycznych, i dla intelektualnego dyskursu, który się wtedy tworzy, ale w ogóle dla atmosfery, tak, z opieką włącznie. Znaczy, marzy mi się strasznie historia ważnych politycznie zrywów, która opowiedziana jest z perspektywy kobiety zajmującej się rodzinami i wbrew mężczyźnie, który siedzi tam na barykadzie, na pierwszej linii frontu, jakby skupiającej cały dramat tego, co się wydarza, łącznie z emocjonalnym napięciem, które trzeba przeżyć i poradzić sobie z nim, będąc odpowiedzialnym za innych. Więc to są perspektywy, których my szalenie, znaczy których szalenie brakuje. Ich po prostu nie ma w opowieści, dlatego że, znaczy powodów jest wiele. Ja mogę jeden podać tak na bieżąco, bo jest jeden powód związany z tym, jak my widzimy polityczną sprawczość kobiet i w ogóle podmiotowość kobiecą. Jedną z moich głównych inspiracji oprócz Elżbiety Matyni i Davida Osta była także taka książka takiej pani, która się nazywa Bonnie Honig. Pani Miodek chyba, tak? Bonnie Honig napisała książkę Antigone Interrupted, która jest opowieścią o Antygonie jako o sojuszniczce Ismeny. Totalnie odwrócenie perspektywy. Tradycyjnie Hegel, Lacan, połowa feministek, cały feminizm francuski, separują Antygonę od Ismeny, uznając je za przeciwieństwa, po pierwsze, ale po drugie także za wrogo do siebie nastawione. Tymczasem ta badaczka
I ona rekonstruuje, w sensie ona siedzi z tym Sofoklesem na kolanach i pokazuje bardzo skwapliwie, jak Ismena wspiera, wykonuje tą pracę afektywną dla Antygony, a Antygona z kolei korzysta z tej pracy i w pewnym sensie wspiera także Ismenę. Że ta relacja między nimi została mocno uproszczona do schematu tam, nie wiem, dialektyki u Hegla, prawda, tego obszaru etyczności itd., itd. I że kontrast między nimi oczywiście istnieje. Natomiast one działają w antypatriarchalnym sojuszu, tak twierdzi ta autorka. I dla mnie to była kapitalna inspiracja, bo ja dzięki na przykład takiemu narzędziu metodologicznemu mogę powiedzieć, że Danuta Wałęsa wcale nie jest wrogiem Aliny Pieńkowskiej czy jakichś, tu była taka Wojciechowicz, nie pamiętam imienia teraz, Joanna Wojciechowicz. Kapitalna działaczka, w ogóle bardzo zaangażowana, podziemna, solidarnościowa, tłumaczka też i tak dalej. Więc jakby te kobiety my byśmy musieli oglądać w separacji, jeżeli idziemy tym tropem separowania właśnie, czy przeciwstawiania sobie. To jest tradycyjne zagranie patriarchatu, dzielić i rządzić, tak? Tak samo jak są te trzy modele dla kobiet, staruchy, prostytutki i matki, prawda? No to tak samo tą Antygonę i Ismenę też się separuje. Już jest pozamiatane i kobiety jakby nie mogą tworzyć solidarnej, jakby takiej antypatriarchalnej strategii. Tymczasem, jeżeli spojrzymy na te różne wersje kobiecości, nie jako przeciwne sobie, czyli nie będziemy na przykład mówić, okej, opiekunki gospodarstwa domowego tak, ale już działaczki nie, prawda? Co to były za wyrodne matki czy coś, albo odwrotnie, prawda? Opiekunki to nie były wcale wartościowe kobiety, a z kolei te działaczki były. Z mojej perspektywy to nie ma sensu, więc jakby ten też takim elementem metody tutaj, który bym chciała wam też zaproponować do przemyślenia, jest takie nie tyle, że pojednanie albo ujednolicenie, nie chcę powiedzieć, że one były takie same, one były różne bardzo. Natomiast, że tutaj warto patrzeć na nie w sojuszu i wtedy coś widzimy ciekawego. Dorzucę jeszcze argument, który wzmocni tę twoją tezę, mianowicie organizowaliśmy chyba w 2008 albo 2009 roku spotkanie Ruchu Młodzieży Polskiej, pozwalając się środowisku wygadać, ale opowiedzieć o tworzeniu najważniejszych dokumentów i w ogóle tworzeniu całego środowiska opozycyjnego. I to było fascynujące, że mężczyźni zaczynali, wstał jeden z działaczy Ruchu Młodej Polski, opowiedział, no właśnie, pisaliśmy wtedy nasze postulaty, czy taką dokument linii programowej. Te dziewczyny tam, potem one polonistki były, to nam posprawdzały, żeby tych błędów nie było w tym tekście. I wstała jedna, mówi, co ty opowiadasz? Myśmy cymbały, to myśmy wam pisały te teksty, bo w ogóle sobie nie radziliście językowo z napisaniem sprawnych zdań, więc trzeba było to wszystko napisać. Więc fascynujące były te momenty, w których jakby tak łatwo jest wykluczyć, bo tak silnie przywiązani jesteśmy do twardej figury herosa, który wkracza na scenę, dokonując głębokiej zmiany. Znaczy ja zapomniałam też wspomnieć o Wacławie Hawlu, też kolejnej takiej, ja mam takie te inspiracje w ogóle, wiecie, ze wszystkich miejsc, bo to jest Wacław Havel, ale to jest także Jack Halberstam, osoba, która jeszcze do niedawna była Judith Halberstam i jako Judith opublikowała książkę Queer Art of Failure, czyli queerowa sztuka porażki, czy tam jakiegoś upadku, czy czegoś. Więc ta queerowa sztuka porażki i Hawla, ten Siła bezsilnych, to są teksty, które idą właściwie symetrycznie i one mówią o tym, że jakby opór jest możliwy także w tych wersjach właśnie nie turboheroicznych, w tych wersjach słabych. I to są kapitalne rzeczy, znaczy to też mi jakby, ja mam takie wrażenie, że łączenie tak powiedziałabym egzotycznych, takie sojusze egzotyczne, prawda, tu Havel, który może nie był konserwatystą jakimś strasznym, prawda, bo chyba nie był, ale mimo wszystko no taka nobliwa postać z perspektywy już badań nad Solidarnością i tak dalej, a z drugiej, czy tam, przepraszam, nad opozycją w ogóle w bloku wschodnim, a z drugiej strony Jack Halberstam, który jest takim szaloną po prostu queerową postacią od Lady Gagi i takich rzeczy, wydaje się, że to jest niemożliwe, ale zasadniczo tutaj model jest ten sam, prawda, osłabić ten nieszczęsny podmiot i spojrzeć na nie tylko, bo Havel pisał w 76-78 roku mniej więcej ten swój tekst, on wyszedł w 78, prawda, bardzo szybko przeszmuglowano go do Polski. I Bujak na przykład wspomina, że on czytał to zanim powstała Solidarność, czyli w 79, wczesnym 80 gdzieś mu to wpadło w ręce i że on w jednej z wypowiedzi, w jednym z wywiadów mówi, że on właśnie tak widział Solidarność, jako opór słabych. Czyli mamy zupełnie inną historię niż to, co wszyscy działacze Solidarności mówią. Ja tu dzielny przeskoczyłem przez płoty albo jakieś inne rzeczy zrobiłem, prawda? A ten Bujak mówi, nie, myśmy się czuli po prostu super słabi i zrobiliśmy taki ruch, który... I ta słabość tego ruchu jako całości, czyli pełnego mężczyzn jednak, i to mężczyzn robotników, no, silnych facetów przecież i tak dalej. Ale mimo wszystko jakby to poczucie i ta tożsamość taka słaba, to też jest jakby kamyczek do ogródka feministycznej badaczki,
Dlatego, że on pozwala spojrzeć na Solidarność w ogóle jako na ruch osób, które nie miały poczucia, że one będą walczyć na przykład, nie wiem, z bolszewizmem, czy tam jakimś innym Związkiem Radzieckim, czy ZOMO, czy czymś tam, prawda? W tej pierwszej fazie, no bo potem jakby mamy Polskę walczącą, mamy przypomnienie, prawda, mamy te wszystkie ruchy takie bardziej prawicowo-nacjonalistyczne, ale także tutaj różni wykładowcy i studenci Politechniki też co jakiś czas się zastanawiali, czy może czegoś nie wysadzić, albo coś tam, prawda? Takie rozważania były prowadzone i one już były w takim rytmie bardziej heroicznym. Natomiast te pierwsze miesiące Solidarności, to jest moment, kiedy jako politycznie piekielnie sprawcza przecież odsłania się podmiotowość, która właśnie zakłóca tą męską, taką heroiczną, gierojską sprawczość. To jest ruch na 10 milionów ludzi. Czyli nie jakiś tam malutki ruszek sobie się zorganizował według tego kryterium, prawda, takiego nie ma czystowskiego. Mamy 10 baniek osób, które uznają, że to jest właśnie fajne, jak nie będziemy tacy macho. Ja myślę, że to jest rewolucja. I to taka właśnie ala 68 bardziej niż kolejne polskie powstanie, czy nie daj Boże pospolite ruszenie, gdzie wiadomo, że mieliśmy tych na koniach, prawda, facetów i tak dalej. Z szablami. Pytania? Ja chciałam bardzo podziękować, Ewo, za tę perspektywę opieki, upolitycznionej opieki i opieki w służbie Solidarności. Bo rzeczywiście to bardzo mocno porządkuje w mojej głowie no przede wszystkim dwa takie wydarzenia. O jednym już wspomniał Jacek. Tak, rzeczywiście ja też pamiętam tę konferencję i co więcej, wręcz tam takie zdania na konferencji w 2008, to chyba było roku, prawda, że z tych 21 postulatów 15 było nieistotnych, tam takie zdania padały. Ja o tym usłyszałam po raz pierwszy od Henryki Krzywonos w 2000 roku, kiedy robiliśmy manifę pod tutaj pierwszą na Placu Solidarności i ona też to wtedy mówiła, że te 21 postulatów powstały, wiemy już oczywiście jak one powstały, że ich było bardzo dużo, wybrano 21 i że to kobiety naciskały, żeby te postulaty opiekuńcze były, te postulaty socjalne, to się tak nazywało. I tak, i potem takie kolejne wydarzenie w mojej głowie, to jest 2004 rok i Arkadiusz Rybicki, który został dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury i szykował się do którejś tam okrągłej rocznicy w 2005 roku Solidarności i też otrzymał od zespołu Nadbałtyckiego Centrum Kultury bardzo dobrą propozycję wystawy dotyczącą właśnie tych postulatów, bo nam się wydawało, że jak przyjeżdża człowiek z Gdańska, no ale on wtedy z Warszawy, który jest, no powiedzmy, ikoną tych postulatów, to on będzie chciał to robić. A on nam powiedział, proszę Państwa, ale te postulaty, one są społeczne, socjalne, one są antypolityką. I to był ten moment, kiedy ja się rzeczywiście zainteresowałam tą antypolityką w Solidarności. I teraz moje pytanie do Ewy i do ciebie, Jacku. No tak, przed nami 40. rocznica Solidarności. I czy jest jakaś szansa, żeby, bo my jesteśmy już naprawdę przecież zmęczeni w Gdańsku tym celebrowaniem zawsze tego samego. No już, a przynajmniej od 10 lat tego samego. No właśnie, czy jakoś byłaby szansa, żeby po pierwsze wydobyć te kobiety z Wrzeszcza, z pierwszej siedziby Solidarności, z tego hotelu robotniczego przy placu, przy Krystalu, które tam w ilości 80 osób siedziały cały karnawał Solidarności i tworzyły tę Solidarność. I jak się z nimi rozmawia, to one mówią, ależ pani Litko, co my mamy do powiedzenia? My tam siedziałyśmy po 10 godzin dziennie i my zajmowałyśmy się tym, o czym właśnie Ewo mówisz, opieką. Opieką tych 10 milionów członków i członkiń Solidarności, którzy dołączyli do Solidarności. Bo przecież to wtedy nie było internetów, nie można sobie było nic ściągnąć. One niejednokrotnie jechały gdzieś do jakiegoś Darłowa, gdzie dwie kobiety odważne założyły pierwszą komórkę i w ogóle nie wiedziały, co mają dalej z tym zrobić. Bały się wszystkiego. I to były te kobiety z Gdańska, które jeździły po całym kraju i uczyły, dawały odwagę, siłę. I one właściwie są w ogóle niewidzialne.
I one żyją, ale one są niewidzialne nie dlatego, że się historycy o nie nie upomnieli, bo się upomnieli. Tutaj wiem, że na pewno w Europejskim Centrum Solidarności były próby i to bardzo poważne. One po prostu nie chcą mówić. One nie uważają, że ich polityczna praca, czyli stworzenie całej tej sieci, że ona miała właściwie taką wartość porównywalną z tym, co zrobił Lech Wałęsa czy intelektualiści w swoim dyskursie. I moje pytanie jest takie, czy to można byłoby na tą 40. rocznicę przywrócić? Dziękuję. Ja mam poczucie, że te obchody rocznicowe akurat nabrały na dynamice. W zeszłym roku zaczęła się wielka wojna o to, kto ma prawo do tych obchodów, nieprawdaż? Myśmy tutaj de facto w tym historycznym miejscu walkę ludzi, którzy budują dzisiaj opozycję wobec rządzącej władzy, plus do tego oficjalne obchody NSZZ Solidarności z lokalnym księdzem biskupem i z rzeszą młodych chłopaków z racami, którzy uświetniali to wydarzenie bardzo intensywnymi barwami. Fiolet z zielenią szły w powietrze razem z głębokim dymem, który otaczał plac Solidarności, więc to było dramaturgicznie fascynujące. Po raz pierwszy zresztą zdarzyło się coś takiego, że ewidentnie silnie, mocno zradykalizowane prawicowe organizacje stawały się symbolem obchodów sierpnia. To myślę, że to jest nowe zjawisko w upamiętnianiu rocznicy Solidarności i widać też wyraźnie, jak trudnym przedsięwzięciem dzisiaj jest w ogóle ten rodzaj jakby monumentalnej historii, która pewnie też powinna mieć swoje miejsce, ale w jakby granicach rozsądku. Ja mam takie wrażenie, że właśnie bardzo dobrą, znaczy, że gdzieś tam ten nieheroiczny model podmiotowości i sprawczości, który w Solidarności można zobaczyć, mam wrażenie, że on jest świetną odpowiedzią na ten turboheroiczny model polityki uprawiany dzisiaj przez nasze elity rządzące i nie tylko. Prawda? No bo im bardziej oni idą w tą taką heroiczną podmiotowość, tym bardziej, i to jest heroiczna, wiecie, wersja dla kobiet i dla mężczyzn. Dla mężczyzn wersja to jest, ja w Warszawie mieszkam na co dzień, powstanie warszawskie, ale ten wariant heroiczny, więc tam się nie mówi na przykład o rzezi na Woli, prawda, o powstaniu w getcie, o takich rzeczach. Się tym Żydom też dokłada przecież ta ustawa o IPN-ie, to był skandaliczny moment, kiedy bardzo wiele osób pochodzenia żydowskiego się kompletnie załamało i nie tylko zresztą, tak. Taki moment, kiedy się mówi, że nie można badać polskiej sprawczości i polskiego udziału w Holokauście, no to za pomysł w ogóle, prawda. Więc jakby te wszystkie rzeczy sprzyjają jakby temu heroizmowi, ale także zachęcanie dzieci do tego, żeby właśnie udawać tych młodych powstańców i tak dalej. No co taki dzieciak lat 5 dzisiaj, tak, odkarmiony, zdrowy, zadbany i tak dalej, jak on może porównywać własne doświadczenie z doświadczeniem kogoś, kto żył w Warszawie, która była pod okupacją, z bardzo wydzielanymi racjami, prawda, na granicy po prostu przetrwania fizycznego i tak dalej. To w ogóle nie ma porównania tutaj, więc ja z całym szacunkiem to mówię do osób, które jakoś tam brały udział w powstaniu, bo choć mogę mieć różne zdania na temat decyzji samej o powstaniu, to jednakowoż nie będę odbierać osobom, które włożyły ogromny wysiłek w niepodległość, niezależność i tak dalej. Nie będę im odbierała jakby zasług i tak dalej, tak, raczej wolałabym, zwłaszcza, że ci ludzie byli potem gnębieni, dyskryminowani i tak dalej. Chciałabym jak najbardziej odpracować jakby tak te wyparte, takie stłamszone historie oraz jakieś krzywdy, które te osoby potem też przez okres PRL-u faktycznie doznawały. Więc ja tutaj jakby nie mam pryncypialnie postawy takiego ukrywania rozmaitych kwestii historycznych, które PiS przypomina. Natomiast sposób, w jaki on te kwestie przypomina, w sensie ta partia i akolici, tak, i sojusznicy, to jest niebywałe. Więc dla mężczyzn jest oferowana ta heroiczna wersja taka turbo macho i militarna, prawda? Powstania, tam jakieś parady wojskowe i tak dalej. A dla kobiet oczywiście ta nieszczęsna heca z aborcją i z tym wszystkim, z tymi prawami produkcyjnymi, to jest wersja heroizmu dla kobiet moim zdaniem, tak? Innymi słowy, będziesz rodzić po prostu po śmierć, po zgon, prawda? Nieważne, czy ty przetrwasz, czy nie, ma przetrwać ten embrion, płód, czy tam, nie wiem, cokolwiek. I to jest też wersja heroizmu, prawda? Heroizmu, który idzie czasem w absurdy, no bo sytuacja, w której, prawda, tutaj mamy te, nie wiem,
ciąże wynikające z gwałtów, na przykład nieletnich jeszcze do tego osób. No, niebywałe zupełnie historie i to jest heroizm dla kobiet, więc jakby jak dla mnie, ja podtrzymuję jakby ten postulat Litki, żeby przypomnieć o właśnie kobietach, które robiły tą pracę opiekuńczo-administracyjną, bo to jest kapitalny pomysł, ale także to całe dziedzictwo takie właśnie przez Hawla jeszcze, bo ten Hawel był faktycznie czytany w Polsce z Kubany, więc cała ta historia jakby tego, czym inspirowali się ludzie, którzy tą solidarność tworzyli, jak właśnie była to solidarność słabych, a nie silnych, prawda, jak ona wybuchała w sytuacjach, w których widzieliśmy, że no wszystko się już wali, pali i tak dalej, zwalniają tych ludzi z pracy i w ogóle nie mamy żadnych szans, no bo ten blok wschodni i blok zachodni, one się jakoś tam w takim zwarciu, prawda, umacniają poprzez skrajne narzędzia rażenia, które mają, więc w tym wszystkim wykwita prawdziwa jakby solidarność. To jest coś, co jest moim zdaniem motywem nie tylko przeszłym, jakimś takim monumentalno tam archiwalnym, ale to jest coś, co każe nam spojrzeć dzisiaj na naszą historię, na problemy, które dzisiaj mamy, tak, związane z polityką historyczną, która jest do przepracowania przecież, ale nie w taki karkołomny sposób. Polityką reprodukcyjną, opiekuńczą, polityką uchodźczą, tymi wszystkimi sprawami. My tutaj potrzebujemy jakichś innych wizji i mam wrażenie, że faktycznie jakby takie instytucje galeryjne, artystyczne, też muzealne, archiwa mogą zaproponować coś, co nie będzie, bo to nie jest wrogie PiS, tak? Znaczy, to, co nasz aktualny rząd chce, czyli ta pamięć, taka heroizacja i tak dalej, no przecież ECS nic innego nie robi, tylko dba o pamięć jakby, tak, wydarzeń, zbiorowości i tak dalej, więc... Dzisiaj też dbam o pamięć. No nie? Nie? Znaczy, to co my staramy się zrobić, żeby wyjść naprzeciw trochę i potrzebom takim i refleksyjnym, ale też przeżyciowym, to od 14 sierpnia, czyli od momentu, kiedy zaczyna się strajk w Stoczni Gdańskiej do 31 sierpnia, czy do 30 sierpnia, żeby organizować różne wydarzenia, które są i aktywizacją społeczności lokalnych w poszczególnych dzielnicach Gdańska i też propozycjami takimi z, i, no powiedzmy sobie, i artystycznymi i animacyjnymi po to, żeby, jakby, żeby to było wydarzenie, które jednocześnie jest punktem odniesienia do myślenia o tym, co dzieje się dzisiaj z nami. Ja nie wykluczam, że jakieś wydarzenia związane także z tą kobiecą historią Solidarności wydarzą się w tym roku podczas tych obchodów i festiwalu Solidarity of Arts i różnych jakby wydarzeń, które w ramach tych kilkunastu dni się odbywają, więc nie wykluczam, że takie motywy się także pojawią. Ponieważ 31 jest trudną rocznicą, znaczy ze względu na bardzo silną symbolikę, na wielkie przeładowanie symboliczne, na trudność zwłaszcza młodych pokoleń do podejścia do właśnie miejsc, które robią się symbolicznie bardzo ciężkie i coraz trudniejsze do odczytania i do zinterpretowania. Ja, wiesz co, uczę, prowadzę teraz zajęcia o Solidarności. I one się cieszą bardzo dużym wzięciem i osoby takie, nie wiem, 19-20-letnie, no mam wrażenie, że taka wszelka okazja, żeby właśnie zbliżyć się do Solidarności, ale bez tego przeciążenia pomników, takiego, wiecie, ciężaru takiej nudnej historii pomnikowej i tak dalej, i możliwość dyskusji o tym dziedzictwie i w ogóle postulaty, to jest po prostu nieustający zachwyt. Dla mnie jest bardzo przyjemnie prowadzić zajęcia, gdzie mam taki entuzjazm, na starcie dostaję po prostu jako kredyt totalną fascynację. Ale nie jest to jeszcze mainstream w tym sensie, że rzeczywiście, znaczy, to jest opowieść, która nie jest na razie w cenie. Znaczy wobec zwłaszcza tego niesamowitego wręcz wykwitu tej krwistej, tragicznej, heroicznej i ofiarniczej historii Polski przez no, także ogromny sukces medialny Powstania Warszawskiego i wiele różnych multimedialnych produkcji, które to powstanie silnie wybiły jako główny motyw tożsamościowy współczesnych Polek i współczesnych Polaków. Pytanie? Może taką krótką uwagę, bo tutaj, ponieważ od wielu lat zajmowałam się tutaj działaniami artystycznymi i też refleksja nad tym, w jaki sposób można pracować w takim miejscu, które jest tak naładowane symbolicznie. Ja bardzo lubię myśleć o czasach Solidarności i właśnie także roli kobiet w Solidarności, jak swoistej tkance łącznej. Dlatego, że kiedy mówimy o historii, mamy tendencję do właśnie wyciągania bohaterów, tak? Że to jest powiedzmy seria piedestałów i to są głównie historie osób, herosów, tak?
których łatwiej jest jakby wyznaczyć jako pewien nośnik pewnej idei. No, tutaj Lech Wałęsa się nadawał idealnie, bo potrafił rozmawiać z mediami, był świetnym mówcą wiecowym, wiedział, jakie wykonywać gesty, miał taką dużą świadomość też jakby sceniczności tej całej sytuacji. Natomiast dobrze wiemy, że no nie, strajk nie byłby kontynuowany, gdyby nie aktywność kobiet, które właśnie robiły to z punktu widzenia takiej trochę, no powiedziałabym, że trochę taka żona korygująca, tak? Czyli po prostu co ty wyprawiasz, wracasz i robisz to do ciebie należy, tak? Bo skoro już wyskoczyłeś przed szereg. Więc mnie się wydaje, że właśnie to, co ty mówisz o tej afektywności, tak? Czy ja to nazywam właśnie tą tkanką łączną, czyli jest to to całe otoczenie społeczne, ale też cała masa innych rzeczy. To, gdzie się siedzi, gdzie się je, kto to podaje, kto gotuje, kto to w ogóle umożliwia, bo na przykład został w domu z dziećmi, tak? Więc jakby cały ten aparat społeczny, który się wytworzył, bo było ogromne też przyzwolenie większości społeczeństwa, które się zaangażowało w ten ruch, które pozwalało na to, że tu możemy kogoś przechować, to komuś możemy dać pracę, tam z kolei możemy kogoś nakarmić. To wszystko składało się na to, że Solidarność była sukcesem. To nie był sukces pojedynczych herosów, tylko właśnie ogromna tkanka jakby życia społecznego, która jakby narosła na tamtej rzeczywistości. Tak? Więc wydaje mi się, że jakby to jest ważne, żeby właśnie o tym mówić, o tym, że to nie było jakby wydarzenie skumulowane też w stoczniach czy innych fabrykach, tylko rzeczywiście to było coś, co znaczy, coś, co się odbywało w kuchniach. Zresztą o tym Ewa, o tym pisze Ela Matynia świetnie też w swojej książce, prawda, że jakby ta polityczność właśnie była w tych wszystkich miejscach, jakby, ponieważ nie było sfery publicznej, więc trzeba należy ją wytworzyć w zupełnie innym otoczeniu. Dlatego była ta właśnie ta kuchnia żony stoczniowca była polityczna. A swoją drogą Danuta Wałęsa jest to, nie wiem, czy miałaś okazję z nią kiedykolwiek rozmawiać, jest to niesłychanie silna osobowość i to nie jest to jakaś taka potulna kózka, która coś tam ogarniała wszystko temu mężowi, bohaterowi, tylko że jest to rzeczywiście bardzo silna kobieta, bardzo jakby wyrazistej wizji rodziny, ale która też potrafiła występować jako żona prezydenta, albo też, pamiętam, odbierała Nagrodę Nobla bardzo godnie i się wspaniale zaprezentowała jako ktoś zupełnie inny, nie ten kocmołuch z ośmiorgiem dzieci, tylko właśnie jako dama, która potrafi się świetnie zachować w takiej sytuacji. Więc ja myślę, że też bardzo często zapominamy o tym, że tam był cały, to dobrze, że mówiłaś o tej poezji, ale to jakby jest cała jakby ta sfera refleksji politycznej, ekonomicznej, która się odbywała, która była wytwarzana przez robotników także, a nie tylko to Ranciere się kłania, prawda, i z tym właśnie, co robotnik robi w czasie wolnym, jeżeli go w ogóle posiada, tak? Więc ja myślę, że to jest bardzo złożone zadanie i my ciągle nie widzimy tego w jakby całości tej właśnie tkanki społecznej, tylko właśnie jako ten akt heroiczny, czyli powielamy, także mówiąc o kobietach, też je wyciągamy z kontekstu i mówimy, mieliśmy tą Henrykę i mieliśmy te inne wspaniałe kobiety, które są wspaniałe, a właśnie wracając do Henryki, jak robiliśmy obóz Solidarność, to Henryka Krzywonos, którą poprosiłam, żeby miała swój udział w projekcie obozu Solidarność, który tutaj był zbudowany z tych budek robotniczych. I zapytałam, co chciałaby zrobić. Więc ona powiedziała, że chciałaby ugotować zupę. I to robiła tą taką zupę ubogą, która tam się składała z jakiegoś tam tłustego boczku, bura ziemniaków i cebuli. I to było coś, co ona robiła właśnie w czasie stanu wojennego, robiła to właśnie dla kolegów, dla robotników, potem zaczęła to gotować dla swoich dzieci adopcyjnych. I dla niej to było właśnie coś bardzo politycznego, że to, że siadamy, że razem tą zupę gotujemy przede wszystkim, czyli wszyscy siedzą, kroją, pomagają. Myśmy to wszystko to zrobili. Ona opowiadała swoją historię swojego życia, zaangażowania w Solidarność, ale też jakby wytworzyła pewien rodzaj przestrzeni politycznej, takiej przestrzeni dyskursywnej, która jest nieformalna. I ona jest niesłychanie potrzebna, tak? Bo ona nie jest trybuną, tylko jakby kręgiem.
No tutaj wchodzą te feministyczne rozważania nad takimi robotami ręcznymi, to dzielenie pierza, jakieś spotykanie się na wyszywanie kołder albo właśnie wspólna praca w kuchni. Ja to sprawdzałam na obozie feministycznym, gdzie ja oczywiście prowadziłam takie turbo warsztaty, tam nie wiem, kobiety w polityce i tego typu rzeczy, a z kolei koleżanki prowadziły o jakimś tam wiązaniu właśnie dywaników tam ze szmatek i tak dalej. I te wszystkie historie, których kobiety nie mówiły u mnie na warsztacie, który nie był przecież trybuną, ale mimo wszystko był taki bardziej teoretyczno-aktywistyczny, więc te wszystkie historie takie indywidualne, własne doświadczenia i tak dalej, które te kobiety, nie wiem, wstydziły się, krępowały opowiadać jako takich prywatnych, no to one to mówiły właśnie w tych, nad tymi dywanikami, czy jakimiś innymi tam wyszywankami, albo jak zbierałyśmy zioła, prawda? Więc jest kapitalne i to nie działa tylko tak na kobiety, ale także na mężczyzn. Że jak da się do rąk, jakbym tobie dała jakąś robótkę ręczną, to byśmy mieli inną rozmowę. Nie wiem, ale mielibyśmy, czy państwu wszystkim, prawda? Że to by jakby dokładnie to zmienia tą pozycję, także ja się bardzo cieszę, że tą zupę wprowadziłaś jakby tutaj, zwłaszcza, że ona też nawiązuje do tej zupy, co portowcy chcieli, żeby cumownicy dostawali, prawda? Co dla mnie było super poruszające. Jak to przeczytałam, to pamiętam, że byłam bardzo długo pod wrażeniem, dlatego też, że ci pewnie dosyć rośli cumownicy z tego portu w Gdańsku, no to oni właśnie artykułują to, co się w te feministki włoskie zwłaszcza, ale też amerykańskie, czarne feministki też upominają, prawda? To docenienie tych twardych, materialnych, albo ten Walter Benjamin, taki kruchy Berlińczyk, prawda? Kojarzymy Benjamina raczej właśnie jako takiego mieszczańskiego jakiegoś wieszcza. A tymczasem to on się też, on podłożył takie metodologiczne podstawy po to, żebyśmy te zupy czy jakieś inne tam dywaniki traktowali jako przestrzeń też politycznego działania, prawda, i sprawczości. Ja jeszcze właśnie a propos tej zupy i gotowania Heni Krzywonos, przywołałabym tutaj z jej wywiadu, bo w zasadzie wydaje mi się, że ta zupa, zresztą to o czym ty mówiłaś, że jakby jest ta sfera Herosa i jest ta sfera zupełnie innej działalności kobiet, która jest też władzą kobiet. I zupa jest pewnym narzędziem władzy. Henia doskonale to pokazuje w wywiadzie, który ukazał się niedawno, jakiś chyba kilka miesięcy temu, w Wysokich Obcasach, kiedy ona mówi o tym, że chce przyjąć do tego domu jako kolejne dzieci, które chce, żeby były wychowywane razem ze swoim mężem. I ta ich historia w ogóle też jest pewną znakomitą analizą tego czasu. I ona mówi, ugotowała mu gołąbki, czyli to, co najbardziej lubił. Postawiła mu jak zawsze na stole i powiedziała mu, słuchaj, będziemy mieli jeszcze dwójkę dzieci. I co ty na to? I on mówi, okej. Więc to jest po prostu właśnie jakby pewien rodzaj takiej tak, trybuny. O tym pisała Sławka Falczewska, prawda, w tej książce Damy Rycerze Feministki, gdzie skonstruowała tą figurę matki gastronomicznej. Natomiast zwróćcie uwagę, że ten pierwszy moment polskiego feminizmu, takie lata 90. i taka fascynacja liberalizmem politycznym, no ona powoduje, że my na tą właśnie kuchnię i tak dalej patrzyłyśmy w sposób, powiedziałabym, bardzo z jednej strony egzotyzujący trochę, czyli to inteligentka patrzy na aktywność takiej kury domowej, kobiety, która, to się też bardzo nieprzyjemnie brzmi, ale no cytuję jakby tekst mowy potocznej. I to też to spojrzenie mi trochę jak dzisiaj patrzę na te książki, to z jednej strony one są fenomenalne określenie, tak? Ta matka gastronomiczna, super określenie, w ogóle Sławy twórczość bardzo szanuję, a z drugiej strony, jak patrzymy z perspektywy jakby feminizmu, opieki i tak dalej, na te opisy tej władzy, no to tak się nieswojo robi trochę, no bo to, co to jest, takie wyszydzenie trochę tej domowej jakby kobiecości i tak dalej. Nie wiem, czy, ale to też zawdzięczamy temu rozdzieleniu na kobietę tą waleczną, taką heroiczną, trochę męską może, polityczną, tak? I tą Ismenę taką właśnie w domu, co tam wspiera ludzi i tak dalej. Więc jak dla mnie jedno nie ruszy bez drugiego, tak? Czyli i musimy umieć tą zupę wydobyć i jakoś ciekawie zoperacjonalizować i używać i politycznie i też mieć narzędzia teoretyczne, żeby ją łapać. Bo tak to nam ta zupa, wiecie, to jest ten problem jakby historii budowania i archiwum. Ja też uczę o archiwum w ogóle. Wszystkie studenci chodzą na wycieczki, zapraszam studentów na wycieczkę do IPN-u, serio. I bardzo się świetnie bawiliśmy w tym IPN-ie, to jest w ogóle czad, zabierajcie dzieci do IPN-u, ktoś tam musi patrzeć na tych ludzi, bo oni tam siedzą sami wyalienowani, więc jak przychodzą jacyś goście do nich, to jeszcze w miarę normalni, w sensie nie tam, że nie wiem, szukają sensacji, tylko po prostu chcą się dowiedzieć, to dla tych osób tam wyalienowanych w tych takich turbobiurach i archiwach i tak dalej, to jest bardzo miłe. I mają plakaty z 1 maja w Warszawie w IPN-ie, muszę powiedzieć, widysz i po polsku, to może po prostu... To już zaskakujesz.
Serio. Kolejne pytanie. Właściwie chciałem trochę dopytać, bo zaczęłaś bardzo mocno teraz podkreślać tą perspektywę pracy opiekuńczej, troski, ale na samym początku i w tytule twoim wykładu pojawia się to pojęcie kontrpubliczności, które miałaś trochę też odnieść do czarnego protestu. I czy mogłabyś do tego wrócić? Bo wydaje mi się, że tutaj pojawia się właśnie ten wątek heroiczny. Jakby to, co dotąd było powiedziane o tej pracy opiekuńczej, tak powiedzmy, jest super, ale zastanawiam się, czy trochę nie zginął nam właśnie ten wątek heroiczny, w którym jest bardzo ważnym elementem odwaga wyjścia w przestrzeń publiczną i zabrania głosu, tak? To się stało w sierpniu 80 roku, tak, że po prostu pewni ludzie mieli odwagę zwrócić się do władzy i wyartykułować swoją niezgodę na to, co się dzieje. No i teraz jakby to samo dzieje się w czasie tych czarnych protestów. Czy mogłabyś jakoś skomentować ten wątek? Dla mnie to jest, bo to jest bardzo duży temat, ta kontrpubliczność. Natomiast jak Aleksander Kluge, też filmowiec, ja to będę podkreślać, bo to jest ważne, prawda, że jakby jego materializm jest materializmem osoby, jakby, która patrzy na świat, która robi filmy, które czasem przypominają przynajmniej formalnie dokument, i tak dalej, więc jakby ten projekt kontrpubliczności, on jest, to nawet tytuł tej książki jest taki, że to są tam kontrpubliczności, przepraszam, sfera publiczna proletariacka, kontrpubliczności doświadczenia, więc pojęcie doświadczenia tu jest ważne, prawda? I więc teraz, o ile sfera publiczna jest obszarem, w którym głównie dyskursywnych narzędzi używamy i jakby cała odwaga, cały heroizm skupia się nie tylko na tym, żeby w ogóle zabrać głos, ale też jak my ten głos zabieramy, prawda? Że to ma być racjonalna debata, to mają być sprawy powszechnie ważne, czyli nie takie, nie jakieś tam potrzeby cielesne czy coś, prawda? Od Arystotelesa do Habermasa włącznie w sferze publicznej, słuchajcie, to jest turbo dużo, to jest 2500 lat historii budowania naszego wyobrażenia o polityce, że potrzeby fizjologiczne, zachowanie gatunku kompletnie nie ma wstępu do obszaru politycznego. 2500 lat nam to tłuczono do głów. Moim zdaniem mamy to gdzieś zapisane w DNA, jest jakiś kawałek DNA, który mówi o tym, że zupa jest apolityczna i musimy to DNA zmienić. Tak sugerowałabym o tym myśleć, przepraszam za taki twardy język w tej sprawie, ale no, u Arystotelesa oprócz tego, że on jest wielkim zwolennikiem niewolnictwa, prawda, i segregowania ludzi pod kątem tego, w jaki sposób oni mają charakter narzędziowy bądź nie, to jeszcze ta polis, to co potem Hannah Arendt będzie tak fetyszyzować bez sensu, przepraszam, ale naprawdę, tak, ta cała Grecja, gdzie tam niby wszyscy dyskutowali, jacy wszyscy w ogóle, tam jakieś 5-6% mężczyzn, tak, którzy od trzech pokoleń byli Ateńczykami i mieli odpowiednie środki, no to oni mogli sobie dyskutować, taka cała reszta ludzi, no to harowała na to, żeby oni mieli taki fajny przywilej dyskutowania, mówiąc już bardzo brutalnie. Więc teraz Isabelle Loray, na przykład bardzo dobra teoretyczka neoliberalizmu i krytyczka oczywiście, dokładnie mówi o tym samym, tylko trochę innymi słowami, ona mówi o tym, że autonomiczny podmiot Zachodu zawsze potrzebował trzymać w prekarności całą masę innych, więc kobiet, właśnie niewolników, jakichś służących itd., itd. Więc ta autonomia tego naszego podmiotu jest kontrowersyjna. Natomiast taki podmiot właśnie mieszczański, on niestety dziedziczy te cechy, czyli on też ma być taki odseparowany od tych potrzeb bezpośrednich, ekonomia jest cały czas w sferze domowej, więc nie staje się, tak z perspektywy takiego klasycznego mieszczaństwa zachodniego, ekonomia jest, to jest ojkos, nie? To jest dom, to jest sfera prywatna, więc dyskusje nawet o pensjach, nie wiem, sprawy pracownicze w ogóle nie powinny być przedmiotem debaty publicznej w takim habermasowskim ujęciu. No i na to wszystko przychodzi Kluge z Nektem i mówią hola, hola. Więc jakby u nich ten heroizm, moim zdaniem, to jest skomplikowane, prawda, jak ludzie to robią, bo można Deleuzem to rozpakować. Ja to robię oczywiście odnosząc się do rozdziału o terytorium z Mid-Plateau, gdzie oni, to jest rozdział o przyśpiewce, tam refren czy przyśpiewka, tak, zależnie od przekładu. I teraz jakby Deleuze i Guattari opowiadają o początku jakiejś, o nowej konstytucji, jako o sytuacji, w której zalękniony chłopiec śpiewa sobie piosenkę. To jest ta sytuacja, kiedy powstaje coś naprawdę nowego. Czyli oni oprócz tych dróg ujścia, bo to często się mówi o Deleuze i Guattari, że ich radykalizm to są właśnie te Linde Fuit, prawda, i takie tam drogi ucieczki, deterytorializacja i tak dalej. W moim przekonaniu to jest słaby radykalizm. Tak naprawdę radykalne jest terytorium, takie instalowanie, budowanie czegoś nowego właśnie nie z punktu siły, nie wtedy, kiedy wiemy, damy radę i tak dalej.
dalej. Tylko w tym punkcie, w którym się naprawdę martwimy o to, czy przetrwamy, tak? I to zasypiające dziecko, które się boi ciemności i sobie nuci piosenkę, żeby już jakoś rozładować strach i dać sobie pokrzepienie, to jest ten punkt wyjścia. Więc jak dla mnie kontrpubliczności tego heroizmu mieć nie muszą, one mogą go mieć. Natomiast ja nie wiem, na ile ta sytuacja początku Solidarności, czyli ten moment, kiedy decydujemy się, dobra, strajkujemy, czy on wynika z tego, że chcemy podskoczyć do władzy, czy on jest taki, że już nie da się, tak jak Anna Walentynowicz powiedziała, co cytowałam na początku, to życie nie będzie warte przeżycia. Czyli to już jest taka raczej desperacja i stwierdzenie, okej, no już jakby i tak nic, gorzej nie będzie. Więc to nie jest heroiczny punkt wyjścia. Znaczy wiesz, ja tak z tym heroizmem trochę na przekór może powiedziałem, ale wydaje mi się, że jest potrzebny taki moment odwagi, bo można się znaleźć w takiej naprawdę bardzo złej sytuacji, gdzie już jakby nie ma żadnego innego wyjścia i nie zdecydować się na ten krok jakiegoś oporu. No tak, tylko że heroizm zakłada. Znaczy, heroizm zakłada, że my świadomie narażamy się na niebezpieczeństwo. A tu sytuacja jest taka, i tak jesteśmy w niebezpieczeństwie, w takim sensie fizycznego przetrwania, no bo te podwyżki, które w lipcu zaproponowały polskie władze w 80 roku, one naprawdę powodowały, że już jakby połowa populacji by chyba zmarła z głodu, czy coś takiego. Także w tym momencie, nie wiem, czy to wymaga wielkiego, to jest Herberta, ja mam Herberta na każdą okazję, coś nasłuchałam w tym podziemnym domu tych wszystkich piosenek, co Kaczmarski nie śpiewali, Antoniny Krzysztoń, takich rzeczy. I teraz na każdą okazję mam Herberta. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Tak? On to pisze w tym panu Cogito, prawda? Wcale nie wymagało wielkiego charakteru, nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Więc on tutaj idzie w ten trop inteligencki, ale ja bym powiedziała, była to sprawa desperacji, pustych półek, nie wiem, nagich haków, takich rzeczy, prawda, elementów estetyki japońskiej w polskich sklepach mięsnych, tak? I jakby i heroizm dla mnie to jest sytuacja, w której ja mówię, dobra, ja ci pokażę rządzie, prawda, jesteś strasznym, złym rządem, ja tutaj wyjdę i będę z tobą walczyć. My możemy określać implikacje tych działań jako heroiczne, możemy doceniać odwagę tych ludzi, ale pytanie, czy w ich własnej narracji, na przykład jak zapytamy, nie wiem, ten bujak mi tak otworzył oczy na to, bo on mówi, myśmy w ogóle tutaj, to nie było w ogóle heroiczne, myśmy się czuli właśnie dokładnie jak słabi, dokładnie jak u Hawla, myśmy byli tacy. Jak bujak mi to powiedział, to ja mówię, dobra, okej, okay, jeżeli facet z fabryki, prawda, robotnik i tak dalej mówi mi coś takiego, to znaczy, że być może te początki Solidarności trzeba spojrzeć na nie inaczej, co znowu, ja nie chcę osłabiać, nie wiem jak to powiedzieć, sprawczości tych osób, nie chcę ich jakoś dyskwalifikować, ale też z mojej perspektywy to nie jest tak, że tylko te sytuacje, w których jakiś turbo macho mówi hura, prawda, i tak dalej. Czyli nie tylko sytuacje pospolitego ruszenia są dla mnie interesujące politycznie i przynoszące zmiany, ale czasem takie sytuacje, w których mówię, dobra, kurczę, no już gorzej nie będzie, to chociaż się zjednoczymy. Czytamy codziennie na Trybunie Ludu, tak, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, może spróbujemy. Prowadziłem kiedyś rozmowę z ludźmi, którzy organizowali strajk w roku 80. Był Bogdan Borusewicz, Bogdan Felski i kilku jeszcze innych robotników ze Soczni Gdańskiej. To było bardzo ciekawe, bo zaczęli nagle opowiadać o Alince Pieńkowskiej, która była strasznie odważna i oni jej zazdrościli odwagi. Felski powiedział, kurczę, ja pamiętam, myśmy byli tymi facetami ze Soczni Gdańskiej, twarde sztuki, które z tą wielką, ciężką materią mają do czynienia i ta krucha dziewczyna przyszła i okazało się, że ona jest odważniejsza od nas. I byłem taki skrępowany, że postanowiłem dołączyć do strajku. Kolejny motyw komplikujący nam perspektywę oczywiście. Nie, tutaj oczywiście możemy to komplikować w nieskończoność, natomiast dla mnie ważne w kontrpublicznościach jest to zahaczenie o doświadczenie. Więc jakby to jest polityka takich faktów dnia codziennego, prawda? Banalnych szczegółów, codzienności, prześności, zwyczajności i takich rzeczy. I teraz czy nazwiemy to heroiczne, czy nie, to już tam jest dalsza sprawa, ale jakby codzienność, zwyczaj, bo jest to pojęcie Negriego i Harta common, the common, prawda? Ono nie jest tylko ich, ale się mówi o dobru wspólnym, to cała tradycja konserwatywna od Arystotelesa to ciągnie, a z kolei u marksistów jest the common. I the common się tłumaczy jako to, co wspólne, prawda? Mamy Rzeczpospolitą też i tak dalej. Ale dla mnie the common oznacza także to, co trywialne, zwyczajne i takie po prostu codzienne. I tak common folk na przykład po angielsku to fajnie pracuje. I z tej perspektywy, czy jakby
i moje patrzenie na solidarność, ale także na kobiety w solidarności, to jest taka deheroizacja też polegająca na docenieniu tego, co zwyczajne. Więc tutaj odwaga, może dlatego jest mi tak łatwo jakby odbijać tą piłkę w nieskończoność, że jak dla mnie odwaga to jest jeden aspekt tylko, prawda, ale maczyzm, heroizm i tak dalej, on polega także na używaniu dużych symboli, na takim eksponowaniu własnej wyjątkowości. Tymczasem ten common, który ewentualnie Solidarność robiła, tak, to dobro wspólne, no to ono też polega na tym, żeby te zwykłe rzeczy, prawda, zwykłe sprawy, podnieść do właśnie te renty, emerytury, żłobki. Klucza politycznego. Tak, tak, tak. I to moim zdaniem to musimy przemyśleć. I to jest feministyczny wkład. W sensie nawet Negri, jak usłyszał ode mnie o... Ja Negriemu dwie rzeczy zrobiłam moim zdaniem bardzo... Zresztą z Mikołajem Ratajczakiem rozmawialiśmy, bo w książce... The Assembly, czyli tej ostatniej Negriego i Harta. Solidarność jest wpisana w taką wyliczankę różnych wydarzeń. Jak on to nazwali? Zaraz sobie przypomnę, jak oni to określili. Solidarność, ta polska solidarność, tak? Tak, 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 wyobraź sobie. Jest wpisana gdzieś między Republiką, przepraszam, nie Republiką, rewolucją na Haiti, a placem Tahrir. Czyli oni wreszcie, Negri był zawsze wrogiem Solidarności. On ją zawsze uważał za początek kapitalizmu, masakrę po prostu. Zawsze jakby patrzył na Solidarność takimi naprawdę uprzedzonymi, powiedziałabym, kliszami po prostu. I w 2015 go ściągnęłam za uszy do Polski. Za uszy, bo on bardzo rok czasu mi stawiał opór, ale jakby udało się. No więc przywiozłam go do tej Warszawy, no i tam już nie było zmiłuj, nie? Właśnie z Ratajczakiem, z innymi osobami, żeśmy mu kładli na uszy ten makaron po prostu opowieści o Solidarności jako o ruchu robotniczym, też ze Zbyszkiem Kowalewskim. I on to w końcu chyba przełknął i po prostu i wreszcie mamy jakby, no bo to, że operaiści nie, jakby nie widzą w Solidarności czegoś absolutnie wstrząsającego i fenomenalnego, to mi się zawsze wydawało absurdem, a on faktycznie bardzo negatywnie zawsze się o tym wydarzeniu wypowiadał, uznając je za protokapitalizm, za wyraz tylko chrześcijańskich ciągot i tak dalej. Więc ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, mówiłam o Solidarności przez 2 godziny prawie, z wami włącznie, a ani razu nie użyłam określenia Kościół. To też mi się wydaje takie dosyć ważne. Ale i też dla kobiet i odzyskiwania ich, ale to już tak na... Natomiast nie, no właśnie i Negriego się udało przekonać do tego, że Solidarność jednak była ruchem robotniczym i ruchem, który te tematy robotnicze jakoś tam akcentował. Natomiast heroizm właśnie, ja bym przeciwstawiała heroizm, jakby budowałabym heroizm z odwagi czasem też, ale także z takiej wyjątkowości, akcentowania jakby siły i tak dalej. Mogłabyś powtórzyć, bo... Mogłabym. Że jakby heroizm dla mnie to jest odwaga, tak, ale to jest także maczyzm, to jest pewien typ takiego premiowania własnej wyjątkowości, podbijanie stawek i tak dalej. Natomiast jakby ta nieheroiczny opór, to byłby, czy opór słabych, to byłby opór z jednej strony taki, właśnie my nie wiemy, czy to jest odważna osoba, czy nie, bo czy na przykład, czy chłopiec, który się boi i nuci sobie piosenkę, czy on jest odważny, czy nie? No w pewnym sensie jest jakby tak, bo on się przeciwstawia tym własnym lękom, coś próbuje robić, prawda, więc jest w tym komponenta odwagi. Ale z drugiej strony on nie startuje z pozycji, ja na pewno wygram. On startuje z pozycji, okej, co umiem zrobić, co może coś zmienić, może sobie zaśpiewam. I to jest, tutaj trochę, ja mam wrażenie, że tu trochę taka była sytuacja, to nie było tak, że zrobimy strajk, zawsze strajki wygrywały. No przecież strajki przegrywały przez całą historię opozycji w PRL-u, prawda? Poza włókniarkami w Łodzi, bardzo ważne kobiety, których też pies z kulawą nogą, szczerze mówiąc, nie analizuje i to mi się wydaje jakimś skandalem zupełnym, tak? Że protoplastki jakby solidarnościowego zrywu, solidarnościowcy zaczęli w latach 2000 przypominać sobie o tym, że przecież inspirowała ich strategia kobiet z Łodzi, które zaprosiły Jaroszewicza, tak, do siebie na negocjacje, by the way. Wiesz co, mówię, ja tak trochę z przekorą o tym heroimie powiedziałem. Wydaje mi się, że jakby ten element odwagi można odłączyć od tych pozostałych, które wymieniasz jako składowe heroizmu. I mimo wszystko on wtedy staje się ważny. No nie wiem, myślę tak na szybko o akcji Me Too, tak? Zabranie głosu, powiedzenie o własnej krzywdzie wymaga odwagi i jakby to co... Czy słaby nie może być odważny? Może być. No, może być jak najbardziej, tak, 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 zdecydowanie. Tylko próbuję pewien problem wskazać, jaki mam z tym pojęciem kontrpubliczności. Ono wydaje mi się jest takim pojęciem trochę powiedzmy makro. Powstaje jakiś tłum i ja jako taki tłum działa i nie musi się oglądać na jednostki. Natomiast...
Nie, chodzi mi o to, jak ja wiem tylko tyle o tym pojęciu, ile dzisiaj powiedziałaś. Ustawiła się tak bardzo strukturalnie, więc kiedy myślę o takich wektorach działania w przestrzeni publicznej, to trochę myślę, że giną w tym takie bardzo podmiotowe momenty. Próbowała się przywrócić w tych momentach doświadczenie i tak dalej, ale co chcę powiedzieć, jeżeli zwrócimy uwagę na tą odwagę, na to ryzyko, jakie się podejmuje, mówiąc o czymś, tak? Na przykład jak w tych akcjach MeToo, to wydaje mi się, że to nam ujawnia, albo przynajmniej zaznacza pewien problem, taki, że właśnie trzeba się zdobyć na tę odwagę. I co sprawia, że ta jednostka zdobywa się na tę odwagę? Zastanawia mnie, jakiej takiej struktury podmiotowej potrzeba, jak ten podmiot musi być zbudowany, żeby w pewnej sytuacji zdecydował się podjąć ten krok, a nie na przykład wycofał się. Brakuje mi tego w tym pojęciu kontrpubliczności. Ja bym chciała ci zwrócić uwagę na to, że pierwsze takie większe wystąpienie w ramach MeToo w Polsce zrobiło 7 kobiet. I tutaj masz ten podmiot. Mnie też interesują losy podmiotu oczywiście, ale ten podmiot nie musi wcale być traktowany indywidualistycznie. Co więcej, doświadczenia kobiet między innymi, robotników, robotnic, uchodźców, innych grup marginalizowanych, dyskryminowanych, pokazują, że właśnie to nie działa się w pojedynkę. Więc ta kategoria kontrpubliczności, ona ma, zobacz sobie jako znak tam całą analizę podmiotowości, która oni są protoplastami tego myślenia o formowaniu podmiotu, budowaniu produkcji podmiotu, prawda, którą to między innymi od nich te pomysły idą, prawda? Natomiast ten podmiot nie jest indywidualny i to jest może tak, że o ile w sferze publicznej jako głównego agenta, jakby tak, głównego sprawcę, główny typ podmiotowości mamy ten mocny, indywidualny podmiot jednostkowy, pojedynczy, odcięty od wszystkiego. On nie ma żony, on nie ma tam dzieci, nie ma koloru skóry, nie ma stanu konta, prawda? On jest wolnym tutaj duchem, naprawdę duchem w takim sensie. Od separowania, od materialności jakiejkolwiek, a z kolei te podmiotowości, które musimy, czy sposób, w jaki musimy myśleć o podmiotowości w kontekście kontrpubliczności, jest materialistyczny, jest zorientowany na produkcję, prawda? Ta podmiotowość nie jest separowana od miejsca pracy. My patrzymy na to miejsce pracy, jak chcemy wychwycić, czym jest owa podmiotowość i sprawczość, ale ona jest, jeżeli jest sprawczością taką polityczną, to jest sprawczością zbiorową. I moim zdaniem MeToo to świetnie pokazuje, że kobiety porywają się na to, żeby dać ten hashtag i opowiedzieć swoją historię, dlatego że widzą inne kobiety, które też to robią. Tak samo było w czarnym proteście. Myśmy tak ochoczo poszły na tę ulicę, między innymi dlatego, że wcześniej była ta akcja w internecie, w której po prostu osoby załączały te swoje selfie. I bardzo wiele kobiet mówiło podczas czarnych protestów, że naprawdę to był dla nich taki krok w tym kierunku. Innymi słowy, one w życiu by nie wyszły na ulicę, gdyby najpierw nie złożyły czegoś w rodzaju deklaracji czy obietnicy zaangażowania właśnie w tej akcji internetowej, tego czarnego protestu, takiego, co się wkładało selfie i tam mówiło popieram czarny protest czy coś takiego. Także ja mam wrażenie, że MeToo w bardzo dużej mierze to jest zbiorowa opowieść o kobietach różnych i zbiorowa opowieść kobiet, gdzie my wiemy, że nie będziemy same. No dlaczego kobiety nie mówią o tych gwałtach i innych formach przemocy seksualnej? No przeważnie dlatego, że się boją tej samotności i izolacji. Tak, który posmak miały, stając się jakby ofiarami tego typu straszliwych zdarzeń, tak? I potem mówienie o tym po raz kolejny publicznie oczywiście jest przypomnieniem tej sytuacji samotności. Tak? I każda osoba, która powiedziała o swoim doświadczeniu przemocy, zostaje sama. Ja się też bardzo boję, że za chwilę MeToo przyjdzie do tej fazy właśnie samotności, w sensie takim, że sądy będą mielić te sprawy, bo tam niektóre sprawy trafiają do sądów, media się tym przestaną interesować, feministki się potną i pogubią w tych sporach i konfliktach i jeszcze to będzie podsycone przez męskie takie czasem zaangażowanie, powiedziałabym, takie wyszydzające, jakieś tam alienujące i te osoby, które zadeklarowały te swoje historie, zostaną po prostu same ze sobą. Bardzo się boję tego momentu, wydaje mi się, że on niestety, zmierzamy w tym kierunku i jakby ja się na przykład już mentalnie szykuję, co zrobić wtedy. Tak? I myślę o strategiach na to. I to jest zawsze zbiorowość, w sensie takim, że możesz badać do woli, co ja tam kombinuję teraz, tak? Szykując się do kolejnego ruchu jakby w ramach MeToo, ale też moim zdaniem ta analiza nie będzie miała sensu, jeżeli nie spojrzymy na kontekst, prawda? Na inne kobiety, na relacje między nimi i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że przez ostatnie lata mam poczucie, że zrobiliśmy niebywałe kroki jako społeczeństwo.
i nawet jeżeli nie widzimy na razie efektów ściśle politycznych w tak zwanym instytucjonalnym sensie tego słowa, to jednak jakiś rodzaj metamorfozy dzieje się dzisiaj w społecznej wyobraźni. I mam poczucie, że to jest coś nieodwracalnego w tym sensie, że to są takie momenty, o których już się nie da zapomnieć, nawet gdyby się chciało zapomnieć. Znaczy, że uruchomione zostały mechanizmy, których nie daje się już zignorować i one mają później wpływ na to, w jaki sposób sami myślimy o sobie, o miejscu kobiet i o miejscu mężczyzn w tym świecie i o podziałach ról i o tym, no właśnie, jak relacje. Mam wrażenie, że czarny protest też był tutaj dość fundamentalny, prawda? Znaczy, jak się okazało, że te protesty akurat faktycznie coś zatrzymały, prawda? To była pierwsza chyba sytuacja, kiedy projekty wychodzące od władzy nie powiodły się, tak? Nie zostały jakoś przeprowadzone i przeforsowane, więc to był moment kapitalny zupełnie. Natomiast ja mam takie wrażenie, że faktycznie od tego czasu na przykład zrobienie, nie wiem, debaty czy panelu bez udziału kobiet albo coś takiego po prostu już nie wchodzi w grę. Już bardzo tacy zwykli ludzie, nie feministyczny aktyw, ale osoby, które jakby nie są jakoś tam deklaratywnie zaangażowane w prawa kobiet, widzą, że jest jakiś kłopot, prawda? Jak na przykład o Solidarności, nie wiem, co pan Fliczka na to powie, że tak powiem, co z tym zrobi, ale wyobrażam sobie, że jeżeli zrobi jakiś kolejny panel, no to już boję się, że to nie będzie mogło tak wyglądać. Będzie coraz trudniejsze, to łagodniejsza wersja, jednak sporo przed nami. Ewo, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą obecność w Gdańsku, bardzo dziękuję Państwu za tę fascynującą rozmowę. Nagrywaliśmy to nasze spotkanie z nadzieją, że cyfrowy świat pozwoli nam dotrzeć do zdecydowanie szerszej publiczności, aniżeli tylko ta obecna w analogowym świecie. Dziękuję Państwu bardzo i życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.